krytyczne, więc otwieram posiedzenie Komisji Spraw Wniosków. Witam wszystkich członków komisji. Witam pana prezesa Stowarzyszenia Kaleczyńskiego, prowadzącego szkołę podstawową w Kaleczynie, pana prawnika, skarbnik. Program posiedzenia. Witam pana prezesa również. Program dzisiejszego posiedzenia został już przedstawiony tydzień temu. Nic się nie zmieniło. Dziś zajmiemy się wyrażeniem stanowisk w sprawie skargi. Cztery skargi i jedna petycja. Pan wójt, ponieważ jest ma inne obowiązki, również prosił, żeby zająć się na początku właśnie skargą Stowarzyszenia Kaleczyńskiego, prowadzącego szkoły wychowawczej. No, to stowarzyszenie składa skargę na pana wójta w związku z bezprawnym wstrzymaniem wypłacania subwencji. Jest skarga dotyczy bezprawnego przekazania i środków. A więc jeszcze raz. Otwieram posiedzenie Komisji Spraw Wniosków Petycji. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności, że obrady będą prawomocne. Jeden członek komisji jest nieobecny. Więc dziś zajmiemy się wyrażeniem stanowisk w sprawie skarg wniosków petycji, które wpłynęły do komisji. I kto jest z państwa radnych za przyjęciem porządku obrad? Cztery osoby. Także przechodzimy od razu do wyrażenia stanu, zajęcia stanowiska w sprawie stanu. No i pan wójt oczywiście prosił, żeby zająć się na początek skargą Stowarzyszenia Kaleczyńskiego. No może pan wójt odnieść się do tego zarzutu wobec bezprawnego wstrzymania wypłacania subwencji oświatowej studiowej w szkole. No bezprawnego przekazania środków do ZUS-u na pokrycie zaległości stowarzyszenia. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, oczywiście będziemy tutaj państwu starali się wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie będą państwo radni tutaj mieli w tym zakresie. Może najpierw poprosiłbym o pytania państwa radnych w związku z całym tym zagadnieniem, w związku z tą skargą. Państwo w poprzednim tygodniu, myślę, że na ten temat już rozmawialiście. Ewentualnie, panie przewodniczący, jeżeli jest taka możliwość, to najpierw widzę, że jest pan prezes, jeżeli ma życzenie, chciałby się odnieść i wtedy my myślimy do tych państwa pytań, państwa radnych. Odnosili się po kolei, tak jak pan przewodniczący wspomniał, ja niestety na godzinę 10 mam spotkania kolejne, więc no, prosiłbym, żebyśmy się do tej godziny. W tym zakresie oczywiście pan skarbnik zostaje, przygotowała do państwa dokumentację. Jeżeli państwo będziecie chcieli się państwo radni zapoznać, pan skarbnik wyjaśni. Ja również, pan mecenas jest dzisiaj też obecny, tak żeby nie było wątpliwości. Więc może poproszę najpierw państwa radnych. Czy ktoś z państwa radnych chce zadać w tej sprawie panu wójtowi pytania? Nie wiem, czy to pytanie. Może panie wójcie, trzeba by cię wyjaśnić, skomentować to, co choćby jest napisane w ostatnim piśmie przez pismo jest podpisane przez pana Marcina Karwańskiego, prezesa zarządu, tytuł skarga na czynności wójta gminy Słupska. No i po kolei, gdyby pan te sformułowania tutaj przedstawione
skomentował, wyjaśnił ze swojej strony. Tyle. Szanowni Państwo, ja króciutko. To Pani Skarbnik, rozpocznie Pan Mecenas. Natomiast no, nie będziemy polemizować, nie będziemy wchodzić w polemikę. Ja absolutnie nie mam zamiaru tutaj ze skarżącym polemizować. Każdy może mieć swoje zdanie. Pan Prezes wyraził je na piśmie. Ja oczywiście za chwilę przedstawię swoje stanowisko. Każdy może mieć swoje zdanie, każdy może mieć swoje opinie w tym temacie. Tak, i stowarzyszenie, i Pan Prezes, które to stowarzyszenie reprezentuje, to oczywiście dla dobra rozumiem tego stowarzyszenia, więc jak najbardziej podejmuję tutaj krok. Natomiast, no cóż, z mojej strony, oczywiście nie zgadzam się z tymi zarzutami, które są tutaj zawarte. My od początku prowadzenia postępowania już w roku ubiegłym i też wielokrotnie już tutaj rozmawialiśmy na ten temat, bo nie jest to chyba pierwsza skarga, która wpłynęła, to jest kolejna z rzędu dalej w tym samym temacie, w tym samym zakresie. Od początku staraliśmy się wyjaśnić, przedstawiać całą problematykę związaną z stowarzyszeniem w Kamieniu i z tym, jak to stowarzyszenie było prowadzone. My jesteśmy zobowiązani, byliśmy zobowiązani do podejmowania działań w zakresie, do przeprowadzenia kontroli, do wyciągania wniosków, do pisania decyzji. Jeżeli z tych decyzji wynikały różnego rodzaju czynności, czy wychodziły nieprawidłowości, to niestety nie z naszej winy, a z winy oczywiście byłego już zarządu, bo Pan Prezes to stowarzyszenie objął, o ile dobrze pamiętam, w grudniu albo w styczniu tego roku. Zarzuty o bezprawnym przekazywaniu pieniędzy do ZUS w naszym zdaniem bezpodstawne. ZUS wystosował do nas zawiadomienie o zajęciu. Myśmy to zajęcie zaakceptowali, środki zostały przekazane. Jeżeli chodzi o to, że no nie wiem, tutaj stowarzyszenie poniosło z tego tytułu jakiś uszczerbek, dla mnie trudno jest się z tym zgodzić, ponieważ stowarzyszenie zmniejszyło się olbrzymie zadłużenie tegoż stowarzyszenia. Te środki nie zostały w żaden sposób zmarnotrawione, sprzeniewierzone. One nie zostały, nie ma ich na koncie gminy, tymi środkami nie dysponujemy, więc one trafiły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie stosownych dokumentów. No to tak w skrócie co do tego, natomiast tak jak mówię, każdy może mieć swoje zdanie. My oczywiście też przestrzegamy ustawę o finansach publicznych, artykuł 44, o ile dobrze pamiętam. Ze względu na cały zgromadzony zakres dokumentów, wszystkich czynności prowadzonych w toku postępowania administracyjnego, myśmy biorąc pod uwagę różnego rodzaju rzeczy i zdarzenia, które działy się jeszcze przed tym, jak Pan Prezes został prezesem, musieliśmy brać pod uwagę. Jeżeli zdanie skarżącego jest takie, a nie inne, ma do tego prawo, oczywiście może dochodzić swoich praw w sądzie, wtedy rozstrzygniemy spór, czy rację ma Urząd Gminy, czy też rację ma stowarzyszenie. I tak naprawdę w tym zakresie Państwo macie bardzo wąską możliwość działania, bo rozwikłanie ewentualnych tutaj zarzutów no, może rozstrzygnąć definitywnie sąd, no Państwo radni już niekoniecznie. No i to jest tyle, to co mogę, myślę, że za chwilę Pani Skarbnik to samo potwierdzi, to co ja uważam, że działaliśmy w interesie publicznym, dalej tak uważam i na pewno nigdy nie staraliśmy się działać na czyjąś szkodę. Czy jeszcze są jakieś pytania poprawne? To ja bym miał pytanie do Pana. No, subwencja ta została wstrzymana na 5 miesięcy. No, nie wiem, czy zajęta jest wstrzymana, bo samorządu gminy. A od lutego jest wypłacana. To czy już wszelkie zadłużenie w ZUS-ie tego stowarzyszenia zostało
jest zajęte 5-miesięczne, albo do tego jest przywrócone finansowanie. Czy, no, nie wiem, czy no może pan prezes jest, korzystają, no nie chciałbym o tej całej sytuacji, bo to pan prezes dysponuje pewnie danymi, jakie to zadłużenie jest na dzień dzisiejszy, ile to pozostało, to ja nie chcę tutaj rzucać się liczbami, bo ich na tą chwilę kompletnie nie znam, więc pozwolę sobie na to pytanie nie odpowiadać. Jeżeli pan prezes zechce powiedzieć, ile na dzień dzisiejszy zostało, to bardzo proszę. Natomiast jeżeli w kwestii odpowiedzi tutaj mamy pana mecenasa, pani skarbnik może zechce, bo to trzeba troszeczkę szerzej na ten temat się wypowiedzieć, dlaczego od tego środki zostały przekazane. Pan mecenas, pani skarbnik. No, pani skarbnik chciała powiedzieć, czemu 5 miesięcy były zajęte, a od tego są przywrócone. Szanowni Państwo, ja nie wiem, odbyło się spotkanie w miesiącu bodajże chyba styczniu z panem prezesem i na tym spotkaniu rozmawialiśmy na temat zadłużenia w ZUS-ie, na temat całej sytuacji. Pan prezes przedstawił się nam tutaj. Ustaliliśmy pewne tutaj zasady. Pan prezes na tym spotkaniu powiedział o obecności nie pana burza, że co do tamtych kwot, jakie zostały przekazane do ZUS-u, on nie wnosi żadnych roszczeń, nie ma żadnej pretensji. Dla niego jest to lepiej, bo część tego długu została spłacona, tak? My również wystosowaliśmy jeszcze pismo do ZUS-u. Pan prezes zapewniał nam tutaj o przyszłości tej szkoły, że będzie to już prowadzone systematycznie, że ten nieruchomości jest, już nie będą miał firmy, ale prowadzi Ciechanowie pan, który się tym zajmuje, czyli w rękach już księgowego są dokumenty księgowe, tak? No i ustaliliśmy, a jeszcze pan prezes starał się o układ ratalny w ZUS-ie, tak? Nie wiem, na jakim to jest etapie, bo nie mieliśmy kontaktu. Też prosił nas tutaj, rozmowy były, żeby ta szkoła mogła istnieć, dzieci mogły chodzić do tej szkoły, żeby te środki przekazać do szkoły, a on będzie wchodził w układ ratalny już z ZUS-em. Poza tym szkoła otworzyła swój rachunek bankowy, którego nie miała. Co do tego zadłużenia jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że te zadłużenie miała szkoła i widniało jako szkoła, a ZUS tak naprawdę nie miał czego zająć, bo szkoła nie posiadała rachunku bankowego. Posiadało to stowarzyszenie o zupełnie innym NIP-ie i stąd właśnie te pismo tutaj o zajęciu przyszło do gminy. W tej chwili szkoła ma swój rachunek, otworzyła, środki przekazywane są do szkoły. Pan prezes, z tego co rozmawialiśmy, już mówiłam, miał wejść w układ ratalny, na bieżąco płacić i spłacać zadłużenie. Księgowość jest również prowadzona już w biurze rachunkowym w Ciechanowie. Czy jeszcze są jakieś pytania do pani księgowej, do burza, do pana prawnika? No słucham pana prezesa. Gdybym zabrał głos w tej sprawie. No proszę bardzo. Stowarzyszenia za gminą, której to stowarzyszenie działa. I że tak
wspólni, bo oni z dobrego nie przyjeżdżą. W tym, bo to był styczeń, że ja pracownicy moi mieli do tego, jak się to mogli załatwić. Jeśli chodzi o przekazanie pieniędzy państwa, to są pomyśli jeszcze jeden miesiąc. To jest jedna rzecz. Druga była taka, że ja wtedy usłyszałem państwa deklarację, że nic nie słyszę, że pan się słyszał. Pan mówił, nawet był łatwiej odpowiedzieć, że niepotrzebnie się pan pojawiuje, bo pan już tak będzie kontrolował do 2015 roku, bo ma pan prawo już tyle kontroli. I że tak czy inaczej zakontroluje ten sprawę. No to było próba załatwienia tego problemu. Rzecz druga. Jak pan mój pan przyznał w odpowiedzi na interpretację pani radnej Grabowskiej i przyznało to SKO, wstrzymanie dotacji odbyło się bez żadnej decyzji prawnej. Czyli nie podjął pan żadnej decyzji, tylko po prostu powiedział pani skarbnik, że nie wypłacał. Bo to jest mój zarząd, który pan sam potwierdził na piśmie. I rzecz trzecia, tak jak napisałem w piśmie, oczywiście ten spór maszyny rozwiązał się w sądzie, ale też miałby pytanie do siedzącego tu pana mecenasa, czy nie jest prawdą, że subwencja światowa wedle zadanego przez nas punktu i mamy też na piśmie, niestety nie mam tego przy sobie, opinii ministra oświaty, że subwencja światowa nie podlega żadnemu zajęciu ani administracyjnemu, ani sądowemu, czyli nawet urzędniczemu. Warto też powiedzieć, że jeżeli pan wojewódzki urząd gminy zaczął się bawić w tą komórkę, to powinien mieć świadomość, że organ, który prowadzi indykację, odpowiada za jej jakość. To właśnie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Oczywiście w odpowiedzi do pani radnej była prawda i tylko prawda. Organ nie wydał decyzji o wstrzymaniu. Tak? Nie żądał, nie wydał, wydał inną decyzję żądającą zwrotu. To jest ale zupełnie inny poboczny temat. Nikt wydał decyzję o wstrzymaniu. Organ uznał, nie kwestionuje treści artykułu 69 ustawy o finansowaniu danej osoby. Nikt tego nie kwestionował w żadnej odpowiedzi. Ale czy do radnej, tak, powołuje się pan tutaj na interpelację radnej, nikt tego nie kwestionował. Znana jest treść artykułu 49. Tutejszy organizujący po prostu uznał to zajęcie, tak? A skoro uznał, to dokonał materialnej czynności materialnej technicznej i dokonał przelewu. Oczywiście takie jest stanowisko organizującego. Poddamy się, załóżmy, organ kontrolujący, podda się tutaj pod rozstrzygnięcie sporu i jeżeli inną, czy też sąd, czy sąd administracyjny uzna, że do tego zajęcia nie można było dopuścić, organ notujący wystąpi wtedy do środki do ZUS i żąda zwrotu tych środków, tak? Ja myślę, że państwo musicie zrozumieć, czym kierował się organ dotujący na samym etapie początkowym już, tak? Uznając tą wierzytelność. Wyjaśnię to dwóch. Ja już nie będę wchodził w polityki, czym się kierował, tak? Ale próbą uratowania tak naprawdę chyba tej placówki. Nawet z tego miejsca powiedzieć, ale do tej pory, właściwie nie podlegał, minęło
przecież w urzędzie gminy. Decydują nie czyjeś przekonania albo obawy, tylko decydują paragrafy i zapisy prawa. Ja po ludzku, tak? Ja powiedziałem to panu wójtowi, z tego się nie wycofuję. Po ludzku absolutnie go rozumiem, jeśli chodzi o jego odczucia tego, co się działo w tym stowarzyszeniu. Po ludzku. Ale my nie jesteśmy sąsiadami. Pan wójt został powołany na to stanowisko, aby występować. Ten urząd jest stworzony po to, aby występować w interesie mieszkańców gminy. To, co zrobił pan wójt, nie było w interesie mieszkańców gminy. To było, znowu powtarzam, nie możemy bazować na czyichś prywatnych odczuciach, bo może tym tropem trzeba by do urzędu gminy kupić sennik egipski, bo może się komuś coś przyśnić i złego i znowu zostanie nam wstrzymana subwencja. Bazujemy na zapisach prawa. Oczywiście możemy pójść do sądu i procedować to kolejny rok. Trudno, tak? Ja tylko nie rozumiem tego. Eskalujemy ten konflikt, który jest tak naprawdę, tak czy inaczej, to jest wszystko na szkodę tej gminy. Wizerunkowo, finansowo i tak dalej. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale widać, że jeszcze się sporo muszę nauczyć. Natomiast znowu z całym, jak gdyby z całą siłą twierdzę, Urząd Gminy zobowiązany jest, panie mecenasie, działać na zasadzie zapisów prawa, konkretnych przepisów, a nie obaw. I tyle chciałem powiedzieć. A wszystkie uzasadnienia, które dostałem do tej pory, opierały się na słowie obawa, uzasadniona obawa i tak dalej. Nie wiem, czym jest prawnie uzasadniona obawa i co ją uzasadnia. Ja mam konkretny zapis ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Nie jedyny zresztą. Oczywiście pójdziemy do sądu, jestem przekonany, że tą sprawę wygramy, tylko jest to gra na czas. A ja bym chciał prosić tylko o to, żebyśmy to zakończyli, rozliczyli i nie ciągnęli tej szopki dalej. Dziękuję. Czyli rozumiem, że jeżeli Państwo na początku spotykaliście się celem jakiegoś ustalenia, co dalej z tym robić, to rozumiem, również Państwo ustaliście, że wtedy jak gdyby ten przepis 49 również gdzieś tam schowany głęboko, że tak powiem, i ustalaliście, dogadywaliście się Państwo, jak zmniejszyć zadłużenie ZUS, tak? Pomimo przyjęcia tych 49, tak? Zupełnie. Bo ja z tego, wie pan, ja nie byłem na tym spotkaniu, ale z informacji, które uzyskałem, to państwo w tym zakresie się właśnie dogadywaliście. Nie. To było. Pani Starnik o tym też powiedziała. Więc już odpowiadam. Myśmy się dogadywali, przecież to jest złe słowo. Jak z tego wyjść? Opracować jakieś wspólne stanowisko, ponieważ myśmy się osiągnąć porozumienie. Ponieważ może pan o tym nie wie, na skutek działań pana wójta, który wstrzymał subwencję oświatową, nauczyciele w tej szkole od 6 miesięcy nie dostawali wynagrodzenia. I to jest moja uzasadniona obawa, że ktoś tutaj coś, przepraszam za wyrażenie, zrobił niezgodnie z prawem. A mógłby pan powiedzieć, przez ile lat nie było płacony składek ZUS za nauczycieli? Jakie to ma znaczenie? No właśnie, to ma takie samo znaczenie. Jakie to ma znaczenie, skoro pan wójt wiedział, że przyszedł nowy zarząd, że jest rozkładany ZUS na raty? Nie wiem, czy pan również wie, że żeby zamknąć ten rok, mimo tego, że Urząd Gminy nie przekazał połowy subwencji oświatowej i nie można było zamknąć roku zgodnie z prawem, ja zwróciłem do Urzędu Gminy 22 tysiące złotych. Czyli ja działam zgodnie z prawem, ja zachowuję terminy, mimo że robi się wszystko, bo taka jest prawda, żeby tą szkołę zniszczyć. I to jest prawda, ponieważ mimo tego, co pani skarbnik i pan wójt mówi, nawet po tej rozmowie dostaliśmy pismo, które mamy, że do zakończenia spłaty całego zadłużenia w ZUS-ie nie dostaniemy subwencji. Kolejne moje pytanie jest takie, skoro już tak rozmawiamy, skoro jest zajęcie na koncie gminy, to skąd się wzięła u nas subwencja za miesiąc lutego? Czy może jest to tylko zawiadomienie z ZUS-u? Tak jak każde inne zawiadomienie, które polega na tym, że gdyby były na koncie gminy jakieś środki dla nas, które są zwolnione z zajęcia, i dzwoniłem nawet do centrali ZUS-u w Warszawie, dokładnie tak to wygląda, to wtedy gmina miałaby je prawo nam przekazać, im przekazać. Czyli
Dokładnie tak to wygląda. Ja usiłowałem od początku z tej sytuacji wyjść tylko i wyłącznie po to, żeby bez robienia z tego afery, bez właśnie takich spotkań i potem w sądzie, bo to się z pewnością skończy w sądzie, żeby tą sprawę zakończyć, ponieważ miałem ileś osób, które przez tą sytuację zaczęły brać chwilówki, żeby przeżyć. To jest, proszę pana, bandytyzm. I znowu powtarzam, możemy się tu przerzucać argumentami, możemy sobie ładnie rozmawiać generalnie, ale ja panu coś powiem. U podstaw tego leży, i to będę cały czas podkreślał, brak decyzji pana wójta administracyjnej. Z dwóch, to się składa z jak gdyby cała ta sytuacja z dwóch części. Po pierwsze było to zrobione na gębę, jak się to mówi. Po drugie coś stwierdziło SKO, myśmy się od tej decyzji nie mogli odwołać, ponieważ decyzja nie zapadła. Do tej pory nie zapadła żadna decyzja administracyjna. W tą czy w drugą stronę. I to stwierdził SKO w swoim wniosku. Oni się nawet nie mogli do tego odnieść, ponieważ nie została podjęta decyzja administracyjna, więc dla SKO była to tak zwana czynność techniczna się wydarzyła, czyli po prostu ktoś przez 4 miesiące nie dobrnął do komputera, żeby zrobić przelew. Po prostu jeżeli to było zajęcie na koncie w ZUS-ie, znowu się pytam, dlaczego pieniądze znalazły się u nas. My podpisujemy porozumienie na dniach generalnie, ale przecież jeszcze żeśmy go nawet nie podpisali. Czyli rozumiemy, że działamy znowu uznaniowo, tak? Jesteśmy mili, to dostajemy subwencje, jesteśmy nie mili, albo zarząd jest do bani, to nie dostajemy, tylko obawiam się, że nie do końca tak to działa. Tak jak mówię, jeśli chodzi o zasadę i o to, jak to stowarzyszenie działało przed tym, ja pana wójta i panią skarbnik absolutnie rozumiem w zakresie ich odczuć. Tylko nie możemy się kierować odczuciami. Tylko prawdą. I proszę mi teraz rozmowy, która miała na celu generalnie i która była tylko po to, żeby zobaczyć tą sprawę po lubowie, teraz wyciągać, że ja się na coś godziłem. Bo po pierwsze usiłowałem w tej sytuacji w jakiś sposób wyjść, żeby ludzie mogli sobie coś kupić. Biedronce, bo jest taki sklep podobno. A po drugie, chodzi o to, że znowu mamy do czynienia z totalnym bezprawiem. W jakie to ładne słowa nie ubierzemy, to tak jest. Czy to wyląduje w sądzie, czy zakończymy to na etapie rady gminy, to tylko zwiększy koszt dla gminy. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak? Musi pan nagrywać? Będę show na Facebooku robiła, tak? Dzisiaj? Wie pan co? Trochę jestem zdziwiona. Ja przepraszam, że przytoczę znowu tą rozmowę naszą w styczniu. Zadzwonił pan do gminy, przedstawił się pan jako nowy prezes i chciał pan spotkania. My się na to spotkanie z panem spotkaliśmy, rozmawialiśmy. Ja mam wrażenie, że ja wtedy rozmawiałam z zupełnie kimś innym. Nie oceniam tutaj pana, ani nie chcę tutaj czegoś sugerować, ale myślę, że pan jest pod jakimś naciskiem i troszkę panu ktoś zmienił myślenie na to wszystko. W styczniu przyszedł pan tutaj do nas, przedstawił pan wizję swoją tej szkoły. Super, naprawdę rewelacja. Rozmawialiśmy bardzo towarzysko, kulturalnie. Pan wójt, pan się nie naśmiewa ze mnie tutaj, do pana mówię, bo to pan jest dużym znaczeniem tutaj, to co się dzieje w tej chwili, uważam. Rozmawialiśmy o sytuacji finansowej, jaka jest w Kałęczynie. Ja do pana mówię, bo pan jest prezesem. Wiedział pan doskonale, jakie są papiery, jaka jest cała sytuacja. Prosił pan, żeby powiedział pan do nas, że nie ma pan co do tamtych środków żadnych roszczeń, no może jakoś tak, że nie wnosi pan uwag, zostało zmniejszone zadłużenie. Ale panie wójcie, ja chcę dalej współpracować, chcę tutaj być. Ja jeszcze pamiętam, że wtedy nazwałam pana tak żartobliwie samobójcą, tak? Ale mówię, no pan chce reanimować tą szkołę, super, dzieci, jest tam 23 osoby w szkole podstawowej, 9 w oddziale. Stwierdził pan, że pan tych dzieci przyciągnie do tej szkoły, tak?
No i tak się nasze rozmowy toczyły w bardzo normalnym atmosferze. Mówił pan, że był pan już w starostwie, chciał pan się zapoznać tutaj z nami. No, nie mogliśmy tutaj pana na tą sesję zaprosić, bo jest sytuacja w tej chwili taka, jaka jest. Nagle to się wszystko zmieniło. A i jeszcze pan był też również u nas na drugim spotkaniu. Mówił pan panu wójtowi, że już pan się o ten układ ratalny stara. Był pan w Płocku, Ciechanów. Pana zaangażowanie było bardzo duże w tą szkołę, w ten ZUS. I wiedział pan, o czym ja mówię, jakie tam są problemy, bo czuł pan i wiedział to wszystko od księgowego, tak? Nagle to się wszystko zmieniło o 180 stopni. Ale pan mnie posłucha. Złożył pan rozliczenie dotacji 15 stycznia za 2020 rok. Nie ujął pan tamtego ZUS-u, rozmawialiśmy, ja z księgowym rozmawiałam, pan z prawnikami. No dobrze, to rozliczenie zostało źle zrobione. Ale ja z panem prezesem rozmawiam. Może pan, nie wiem, my się do siebie jakoś tutaj podejdziemy, bo... Ja z panem nie dyskutuję, tylko z panem prezesem. Ja tak naprawdę nie wiem, kim pan tutaj jest. Wtedy rozmawialiśmy. I do pana dzwoniłam, i do pana, do księgowego, że jest złe rozliczenie, żeby to poprawił. Nie ma sprawy, poprawimy. Ja myślałam, że ustnie rozmawialiśmy ze sobą. Minął miesiąc, tego rozliczenia nie było. Wystosowaliśmy pismo o korektę rozliczenia dotacji. W rezultacie, w związku z tym rozliczeniem dotacji, wyszło, że pan 20 parę tysięcy zwrócił nam po terminie, bo rozliczenie dotacji jest do 15 stycznia według ustawy o finansach publicznych, a do 1 lutego powinien pan to zwrócić. Do 1 lutego powinien pan to zwrócić. Panie przewodniczący, panie skarbnik się myli. Mówi o subwencjach, a określanie dotacja. To są dwie różne sprawy. Bo to... Specjalnie to robię, ponieważ ustawa pozwala zająć dotację, a nie pozwala subwencję. Nie, proszę państwa, uchwale wy przekazujecie jako dotacja. Dotacja podmiotowa, która jest w budżecie. No jest tutaj pan prawnik, tak? I ja się pytam pana. Zwrócił mi pan tego samego dnia, co ja zadzwoniłam, wie pan, ale tu jest do zwrotu, pieniądze są, tak? Z księgowym się pan złączył, połączył, nie ma sprawy. No to ja się pytam, bo ja zgłupiałam. Od września ludzie mają niepłacone wynagrodzenie, a wy nam zwracacie 20 tysięcy niewykorzystanej dotacji. Czy z waszym zdaniem subwencji? To dlaczego ci ludzie mieli niewypłacone wynagrodzenia? Ja się nie zgadzam z panem. To, że pan mówi w tej chwili zupełnie co innego niż pan przyszedł tutaj w styczniu i pan mówi, że to są odczucia moje, pana wójta. Rozmawialiśmy, jaka jest sytuacja finansowa tego poprzedniego zarządu. Ja w miesiącu wrześniu, będąc na spotkaniu w stowarzyszeniu, w szkole podstawowej, zapytałam się poprzedniej pani prezes, kto na dzień dzisiejszy prowadzi księgowość. Nikt. Leżały dokumenty w siedzibie szkoły. Kto tam miał cokolwiek zrobić? Wie pan, panie prezesie, odstawmy inne już to, co pana widzę, pioro panu mózg tutaj, tak? Co by było z tymi pieniędzmi? Co by było z tymi pieniędzmi, gdyśmy przekazali do państwa? A tak to, tak jak sam pan powiedział, cytuję pana słowa, zostały spłacone część zadłużenia, część pani skarbnik rozłożymy na raty. Subwencja, pytałam się pana, starczy panu dotacji na wynagrodzenia bieżące plus zadłużenie? Rozmawialiśmy o tym. Powiedział pan, że pan zmniejszył zatrudnienie, że koszty są coraz mniejsze. Zmienił pan panią dyrektor, że rodzice palą. No wszyscy chcieliśmy tą szkołę utrzymać i tu nie ma złej woli. I jeszcze, to ja jestem opluwana z panem wójtem, że zabrałam państwu 140 tysięcy złotych, jak gdyby rozumiem, z Facebooka chyba do własnej kieszeni. Po pierwsze, to jest 113 tysięcy i nie zabrałam żadnego państwu pieniędzy. 100 złotych mi się oczernia, że nie dałam państwu na komin, na przeglądy. Państwo możecie żyć i nie tylko ze środków pochodzących z gminy. Ale te środki panu wybaczy nie pomogą. Będzie to budżetu ministerstwa zdrowia po pierwsze. Bo to również wchodzą na pewno pani prezydenta, a ja chciałbym się powołać na jej przepisy. Po trzecie, to wszystko bardzo ładnie brzmi, co pani mówi. Z jednym wyjątkiem. Po tych naszych rozmowach dostajemy pismo, że nie wypłacicie nam pieniędzy.
pana pytanie. Poprzedni zarząd złożył... A, i pan jeszcze mówi takie tutaj słowa, że wójt wam nastraszył, że powiedział wam, że do 15 roku wam się rozprowadzi kontrolę. Zakontrolując. Wie pan co, ja po pierwsze słyszę takie słowo, natomiast rozmawialiśmy, że kontrola powinna wejść, bo jak my mamy sygnał od... My kontrolowaliśmy 18, 19, 20 rok. I dlaczego kontrolowaliśmy? To ja też już zacznę chyba od historii, tak? W sierpniu przyszło pismo z ZUS-u, które wzywa wójta do podjęcia działań kontrolowanych. Tak, proszę, bo może radny nie wiedzę, ja mam już pełną dokumentację. Gospodarka, jaką się prowadziła poprzedni zarząd i pan doskonale o tym wie. A ja się pytam pana jeszcze raz, dlaczego dwa... Pan powtarza jak jedno zdanie pewnego pana, który się nauczył jedno zdanie i tak naprawdę dzwoni do pana na jakąś pani. Jeśli jedna osoba mówi, to reszta słucha. Ja pana nie rozumiem. Dla mnie to jest pan w tej chwili zupełnie innym człowiekiem niż siedział pan rozmawiał w styczniu ze mną z wójtem. Ja miałam nadzieję, że tą szkołę reanimujemy, że wspólnie razem jakoś ta szkoła będzie zmieniała. W tej chwili pan zmienił podgląd, bo panu tutaj pewne osoby zamieszały w głowie. A ja się denerwowałam. Panie, dlaczego nie wypłaciliście nauczycielom tych wynagrodzeń, a zwróciliście nam 22 tysiące złotych? Czy 20? Nie wypaliśmy nauczycielom pieniędzy za zaległe, ponieważ to jest związane z własnością państwa. To jest jedna rzecz. Co jeszcze raz słyszałam, bo co? Nie wypłaciliśmy nauczycielom zaległych, to ponownie jeszcze wiązę na to. Są te zebrane, bo państwo na nie czekamy. Ale pan mnie nie rozumie. Pan nie wykorzystał dotacji i zwrócił do gminy 20 tysięcy złotych. To bardzo, ja jestem świadomy, że pani, która jest skarbnikiem, która powinna pilnować przestrzegania prawa, której obowiązkiem jest odzyskać u nas tą niewykorzystaną kwotę subwencji, pani mówi, że jest zdziwiona, że to zrobiły. No bo jestem zdziwiona, że pani wypłacił nauczycielom wynagrodzenia. Znaczy, ale czy pani sobie zdaje sprawę, jak jest gradacja zobowiązań? W jakiej gradacji się wypłaca na przykład zaległości podatkowe zobowiązania, zaległości budżetowe i zaległości środków wynagrodzenia? Przecież pani mnie do nas zarzuca i pani się nie złamuje prawa. Że co, bo ja nie rozumiem, czy to maski pana jest. Zarzut mi pani się nie złamuje prawa. Nie, ja zarzucam panu, że pana było stać na to, żeby zwrócić do gminy niewykorzystaną dotację za rok 2020, a nie wypłacić ludziom wynagrodzenia. Do tego zobowiązuje mnie prawo. Choćbym miał pożyczyć, zobaczyłem swoje pieniądze, do tego zobowiązuje mnie prawo. I zostało zrobione. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że pan mówi takie rzeczy. A ja powiem panu, że mi ręce też w tej chwili opadły, to co pan mówi? Ale liczyłam, że pan jakiś... Tego, co pana dlaczego pan, skarbnik nie wypłacił ludziom? Nie, ja nie, cały nie. O przepisach. Co pan o wrażeniach ciągle? No bo to pani gada. Ja się pana pytam, dlaczego pan zwrócił do gminy ponad 20 tysięcy niewykorzystanej dotacji za rok 2020? Bo my nie do tego zobowiązuje prawo i doskonale wie, że gdybym tego nie zrobił, gmina miałaby po raz pierwszy podstawę prawną. To wstrzymania bieżącej subwencji. Ale... Gdybym nie spłacił tego, moglibyście mi zgodnie z prawem wstrzymać bieżącą subwencję. Ale czy pan w grudniu wypłacić nauczycielom pieniądze i pan by nie zwracał. W grudniu na koncie stowarzyszenia było 4 zł. No to skąd mamy 22 tysiące niewykorzystane? To one powinny tam leżeć. To jest chyba... To jest... To, nie mam tych pieniędzy od państwa. To jest najgorsze. To skąd pan
Ja, daliśmy kwotę X, wydał pan Y i oddał nam pan część. To gdzie te pieniądze były przez ten czas? Kto je wziął? Ale to jest... Generalnie skąd pozostają środki, żeby zrealizować obowiązek? To się nie interesuje, skoro nie jest to stowarzyszenie. Nie wie pan, co myślałam, że ja... Nawet jeżeli ja dokonuję pożyczki na konto stowarzyszenia, ważne jest to, że... Ale czynność, którą mieliśmy dokonać, została dokonana. Według pana księgowego gmina wpłaciła kwotę, przypuśćmy, 100 tysięcy złotych według wyciągów, a wydał pan tylko, przypuśćmy, to jest to, co ja mówię, to są takie dane z kosmosu, panie Kozyra. Wydał pan 80 tysięcy, bo jak ten była prezesem, to wydała 100 i nie oddała mnie nic. No ja wtedy niestety nie byłem prezesem, kiedy to się działo. To się od 15 grudnia pan jest. No to ja rozumiem, że od 15 grudnia jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje przy stole. Jest ciągłość władzy, po pierwsze. Po drugie, mógł pan te pieniądze powinny być na koncie. 20 tysięcy. Ale skąd ich nie było? Musieli. A dlaczego ich nie było? Dlaczego ale ich jaki nie to było? Znaczenie, no olbrzymie, panie Kozyra. Pan też tego nie rozumie? Nie rozumiem. To pan przyjdzie do mnie na korepetycję na górę. Już mówię. Już nie mogę nerwować. Panie Kasiu, ja się uczyłem, że pan nie szkodzi. Nie, proszę pana, bo tak jak pan mnie opluwa na temat Kołęczyna i innych rzeczy na sąd. Facebooku, tak powiem, jak do sądu, prokuratury. To znaczy, to ja się odniosę do sądu. Do prokuratury. To ja się odniosę do sądu, pani skarbnik, chociaż nie muszę. Już tłumaczę, dlaczego między nie było, a są. Ponieważ przestając z naszej materii prawnej, na podstawie znalezionych nierozliczonych wypłat gotówkowych, zmusiłem, no właśnie nie musimy zmuszać, musimy się naprawić szkodę. Pozyskujemy z powrotem należne stowarzyszeniu funduszem w wysokości prawie 100 tysięcy złotych. Od starego zarządu. To macie państwo odpowiedź, jakie sprowadzone są środki finansowe w Stowarzyszeniu Kałęczy. Czyli jak? Czyli jeżeli jestem skuteczny, jeżeli odzyskałem to, co z mocy prawa należy się stowarzyszeniu pod zarządu byłego za jego błędy, jeżeli ci ludzie się poczuli i naprawili szkody bez odchodzenia do sądu, do cokolwiek, znaczy, że źle zrobiłem. Że odzyskałem 100 tysięcy złotych. Pan, myślę, że pana chyba ktoś podmienił od stycznia. Naprawdę. Nie, proszę pani. Nasze polubowne sprawy zakończyła pani razem z wójtem. Po naszych spotkaniach, wysłuchując mi pismo, że nie odblokujecie subwencji, mimo że jest to niezgodne z prawem. Na tym się to kończy. Kiedy a potem już weszli prawnicy. I to, co pani teraz jak gdyby ze mną ma, to są tylko i wyłącznie konsekwencje na niej własnych działań. Kiedy to było te pismo, że dopóki nie spłacimy, nie wyślemy panu dotacji? Ze stycznia. Z końca stycznia. Mam pytanie. Przelewem razem z ostatniego dnia stycznia, z przelewem subwencji styczniowej na pogód. Ja zaraz znajdę, bo ja do końca się z tym nie zgadzam. Mam również pytanie do pana. Poprzedni zarząd złożył korekty rozliczeń. Bo tu mamy jak gdyby dwie kwestie jeszcze, tak? Kwestia jedna to jest niewypłacenia państwa zdaniem dotacji, subwencje, to jest dotacja. A druga sprawa to jest zwrot środków do gminy, tak? Też się dziwię, bo w styczniu zwróciliśmy się do państwa o uzupełnienie korekt rozliczenia dotacji za rok 2018-19. Nikt nic nie odpisał. W decyzji, która była wydana w odwołaniu od decyzji, piszecie tam państwo, że za mało dni zostało wyznaczonych, 14, tak? Znaczy państwo w ogóle składaliście pismo, żeby przedłużyć ten termin wyjaśnienia tych, to są bardzo duże tam kwoty. No więc, ale tak, składaliśmy pismo, może się napisali wywołanie, że ten 14 dni, przy tym państwo dostali wiedzieli, jak jest skala tam zaniedbana, tak? I że jest tam bardzo sama pani przyznała. Nie było prowadzone księgowość, znaczy nawet nie wiadomo już o stopniu należytym, po prostu przez niektóre miesiące w ogóle nie była prowadzona. Sam audyt finansowy, który jest u nas stowarzyszenia, który robi ta firma księgowa, związana z tym panem, który robi to sprowadzi księgowość się jeszcze nie zakończy. Prawdopodobnie zakończy się pod koniec marca, ale też nie mamy takiej pewności. Działamy na zasadzie tego,
co udało nam się uzyskać z dokumentów, te dokumenty, które nie udało się uzyskać, nawet na wydatki, które naprawdę istniały w stowarzyszeniu. Ja Państwu radny dam przykład, jak wyglądała gospodarka finansami w stowarzyszeniu. Bo tym Państwu można w zarządzie zarzucić bardzo wiele rzeczy. Niegospodarność, lekkomyślność, głupoty czasami. Ale tam nie było działań nigdy kryminalnych, to znaczy, dla przykładu, przez 2 lata jeździł kupiony z pieniędzy stowarzyszenia, właściwie stowarzyszenie zwracało w ratach pieniądze za bus, który woził dzieci. To były pieniądze, które mąż jednej z pani zarządu wziął samochód w kredycie, stowarzyszenie nie było zwracało pieniądze. Samochód 2 lata woził dzieci na co jest kupa świadków. Od dzieci po rodziców i nauczycieli. Natomiast nikt z tych państwa nie wpadł na pomysł, żeby napisać umowę użyczenia chociaż. Dlatego mimo, że samochód jeździł, są na to świadkowie. Realnie chodzi o dzieci. Ci państwo musieli oddać z własnej kieszeni do stowarzyszenia 30 tysięcy złotych. Ponieważ nie mieli żadnych dokumentów na to, że ten samochód działał. Mimo, że każdy wie, że on działał, ale nie ma dokumentów, jest zwrot pieniędzy do stowarzyszenia. Stąd mamy pieniądze. Natomiast nadal nie ma to żadnego związku ze wstrzymaniem subwencji, nie ma to żadnego związku z przekazaniem pieniędzy do ZUS. I możemy tutaj prowadzić dyskusję o swoich wrażeniach i opiniach, tylko nie wrażeniami i opiniami się będziemy kierować, wydaje mi się, więc jakby wydaje mi się, że już powiedziałem w tej sprawie wszystko. Dziękuję bardzo. Nie, te pismo tylko. Znaczy, no, szanowni państwo, chciałam tutaj tę sytuację całkowicie przytoczyć, ale myślę, że dużym i bardziej dla państwa wiarygodnym niż ja jest pan prezes i jak gdyby namiastkę tego słyszeliście, jaka tam była sytuacja i co tam zastaliśmy. To, że pan wójt powiedział panu prezesowi na spotkaniu, że pewnie kontrolę przeprowadzimy dalej, no to jest tego dlatego, bo kontrola w 2020 roku była tylko do połowy czerwca, tak? Więc to, mamy takie prawo 5 lat do tyłu nawet skontrolować tą jednostkę. Nie wiem, mam przy sobie wszystkie dokumenty dla państwa radnych. Nie kserowałam tego, ale jeżeli jest taka państwa chęć, proszę bardzo, ja jestem do dyspozycji i tu, i u siebie w pokoju. Tak jak i mieszkańców gminy Sońsk również zapraszam do siebie, jeżeli mają jakiekolwiek pytania odnośnie stowarzyszenia. Tak? W tej chwili głównym tematem, to ja tutaj nie słyszę ani szkoły, ani dzieci, tylko jest atak na wójta i na skarbnika, gdzie są pieniądze od września do grudnia. Ja jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że pan Kozyra to upubliczni, że ja po pierwsze to nie 140 panie Kozyra tysięcy, a 113 tysięcy złotych nie wzięłam z wójtem do kieszeni. W grudniu dostaliśmy zajęcie wierzytelności i te środki zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym byłam również na łączach, rozmawialiśmy. I też tam się właśnie dowiedzieliśmy, że szkoła jako szkoła nie posiada własnego rachunku, gdzie ZUS mógłby te zajęcie od razu zrobić w szkole. Tylko a wchodząc po NIP-ie stowarzyszenie nie miało zadłużenia w ZUS-ie. Tak? Uważam, że te pieniądze zostały nie zmarnotrawione, tylko przekazane do ZUS-u. Jest to dla pana prezesa dobrze, jest to mniejsze zadłużenie. O mniejszy układ ratalny pan w tej chwili wystąpi. Ma pan od lutego przekazywane środki, tak jak rozmawialiśmy ze sobą, że pan chce dalej tą jednostkę prowadzić, chce pan ściągać stare z całego terenu dzieci, chce pan najlepszych nauczycieli tu ściągnąć, fizjoterapeutów, wycieczki do Disneylandu w ramach najlepszego ucznia. To ja panu naprawdę tego życzę, chociaż nazwałam pana żartobliwie wtedy samobójcą, ale mam nadzieję, że pan to szkołę pociągnie. Ja jeszcze raz państwu radni, my tych środków nie wzięliśmy.
nie sprzeniewierzyliśmy. Jest to subwencja, która wchodzi do gminy. My, przeliczając to na dzieci, przekazujemy to do stowarzyszenia jako dotacja. Jakieś pytania? Ja jestem dla Państwa dyspozycji dzisiaj z kserowaniem dokumentów, z pokazywaniem po kolei, protokół po kontroli, odwołanie od decyzji, decyzja jedna, druga. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przyznaję, że się pogubiłem w tym wszystkim. Coś niezrozumiałe mówią? A w szkole spędziłem niemało lat. Ale może po kolei. Głównie to będę miał do pana mecenasa. A żeby pan mecenas czytelnie zechciał wyjaśnić ten... to zagmatwanie, jakie płynie z dwóch stron. Może na początku, panie skarbnik. No nie mogę się zgodzić z tak postawionym pytaniem, że czy stwierdzeniem, w zasadzie retoryka, że pan prezes jest tu bardziej wiarygodny dla radnych niż pani i pani skarbnik. Nie, to nie o to, nie o to tu biega, mówiąc wprost. Przecież po to rozmawiamy, po to słuchamy dwóch stron, żeby ten obraz powstał wiarygodny, czytelny, transparentny. Do rzeczy. Panie mecenasie, główny zarzut, jaki usłyszeliśmy z ust pana prezesa, polega na tym, tak to odbieram, że działanie urzędu nie wynika z podstaw prawnych, nie wynika z wykładni prawa, tylko jest wypadkową odczuć, obaw. Mówiąc inaczej, jest to działanie uznaniowe. Zakończę ten wątek pytaniem. Czy tak można? Czy tak można? Pan prezes jeszcze dodał... Zajęcia, które przyszły też do góry, to nie były nasze odczucia, proszę. Pan prezes, ja teraz nie mam możliwości nawet analizy tegoż, pani skarbnik, także bardzo proszę o wybaczenie, no nie mogę się odnieść tak ad hoc. A może pani, ale dam panu Darkowi, proszę bardzo. Pan prezes jeszcze użył, panie mecenasie, takiego stwierdzenia, że jest to totalne bezprawie. Czy to jest totalne bezprawie? To drugie pytanie. I chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, no nie mogę się zgodzić z taką interpretacją, czy z taką wykładnią, jaką zaprezentował pan wójt na wstępie swojej wypowiedzi, że każdy ma prawo do własnych interpretacji, do własnych opinii, własnych ocen. Ja wyobrażałem sobie, że my nie będziemy rozmawiali o odczuciach, o interpretacjach, o opiniach, tylko będziemy rozmawiali o tym, jak powinno, jak jest, bądź jak powinno być. Bez wycieczek osobistych, bez lubienia czy nielubienia kogoś tam, tylko czy te działania, które podejmował urząd przez te ileś miesięcy, to działania zgodne z prawem, czy też nie? Czy to, co w tej chwili powiedział prezes zarządu dzisiaj, to miał podstawy do tego, żeby tak powiedzieć, czy nie? Dziękuję. A ja jeszcze mam takie pytanie, mogę? No proszę. Bo cały czas roztrząsamy, że ponad 100 tysięcy, 113 tysięcy złotych gmina nie przekazała subwencji do ZUS-u, nie przekazała do Kawęczyna, tylko do ZUS-u. A nikt nie mówi, że nauczyciele przez tyle lat nie mieli płaconego ZUS-u, gdzie będą mieli emerytury.
Nikt nie mówi, że panie płaciły z własnych środków składki, chciały do PZU czy do innej firmy, a te składki nigdy się tam nie trafiły. Nikt nie mówi, że środki zostały wypłacane z rachunku szkoły, przelewane było na rachunek liceum ekonomiczne. Nikt nie mówi o obsłudze księgowej, jakie były faktury wystawiane i mam kserop, mogę zaraz państwu pokazać, na liceum, a płacone z naszej dotacji. O tym się nie mówi. Mówi się tylko, żeby 113 tysięcy wójt ze skarbnicy, jak to mnie nazywa pan Arkadiusz, przekazał pieniądze do ZUS-u. I koniec. A o tym nic nie było. Nagrywana byłam przez pana Arkadiusza, z panią prezes, pan, który był obecny, jak się do mnie też odzywał. Pytałam się, mówiłam jaka jest sytuacja, mówiłam panu Arkadiuszowi, tłumaczyłam. Pani przyjmie oko, pani prześle te pieniądze. Ale później do prokuratury by poszła ja. Nikt nie mówi o tym, co było. Tylko mówi się o tym, że wójt ze skarbnikiem nie dał 140 tysięcy według pana Arkadiusza, tak? Skoro pan jest taki sprawiedliwy, skoro pan jest taki praworządny i pan mnie namawia, żebym ja dalej widziałam, co się tam dzieje, widzieli wszyscy, to jedynie, że pan prezes wie i podtrzymuje to, co się tam gdzie działo. Ja współczuję temu księgowemu, który ma to wszystko wyprowadzić naprawdę temu panu. Ale myślę, że on z tym dojdzie, bo rozmawiałam z nim, tak? O tym nikt nie mówi. Mówi się tylko to, co chce się powiedzieć i chce się upodlić. Wójta ze skarbnikiem. Bo teraz się w tej kadencji dorwało następną parę. I chce się boksować codziennie we mnie. Niech pani tylko poda podstawę prawną do wstrzymania subwencji. Co pan się nauczył jednego zdania? Miałam zajęcie wierzytelności z ZUS. To nie jest podstawa prawna. Według pana. Dotacje pani mogła zająć. Pan ale nie odda do prokuratury, do pani Kozyra. Podstawy prawnej jest tutaj pan. No tak. Jako mieszkaniec pytam pana prawnego. Podstawa prawna do zajęcia subwencji. Był pan na zebraniu? Słyszał pan? Posłuchał pan? To też panu ręce opadły. Przyzna się pan, panie Arkadiuszu. Ale pani Kasiu, pani ma dużo racji. Przecież ja nie. Ja tylko pytam, podstawa prawna do zajęcia. Ciągle kradnę, ciągle wynoszę, ciągle nie coś ciągle. Robię, więc pilnuję tych środków naszych. I chwała, jeśli tak jest, 100%. A pan, 100%. Panie prezesie, ma mniejsze zadłużenie w ZUS-ie. Ja tych pieniędzy panu nie wzięłam. I mnie to bardzo boli. Pan powinien się skupić na tym, żeby to szkoły reanimować. Nikt tej szkoły nie chce zamknąć. Sam mówił panu Zetkowi, że poczekajmy do końca tego roku szkolnego i się sprawa rozwiąże, bo zachęcam. Panie Arkadiuszu, według pana to pan wójt wszystkie szkoły zamyka, Wątkowo, Kałęczyn, wszystkie. W sprawie Wątkowa to się działo. Nie płakał, bo chciał zamknąć. Panie przewodniczący, w kwestii formalnej tylko. Proszę. Ja tylko słowo, panie, kwestia formalna. Ja proszę o niedopuszczenie do tego typu polemiki, jaka się odbywa. Rozmawiać tak, ale nie polemizować słowo za słowo. Jak, po co pani wymienia poglądy z panem Kozyro i tak się boksujecie? Samorząd jest w sporze ze stowarzyszeniem. Dopóki nie rozwiąże tego
uchylaliście się w tym zakresie? Uchylaliśmy. Ja myślę, że my się dogadaliśmy, tylko pana po prostu ktoś... Ale dokonaliście takiej czynności, dokonaliście pewnych uzgodnień, tak? Które wtedy w świetle po tym spotkaniu uznawaliście, że wszystko było lege artis, a nagle pan zmienił zdanie, ponieważ otrzymał pan pismo od organu dotykającego o jakiejś tam treści, rozumiem? I wtedy wszystko się zmieniło, tak? Ale wcześniej to nie było kwestionowane. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby zmniejszyć zadłużenie tej pracy. Ja od początku kwestionowałem. Ja od początku kwestionowałem legalność tej czynności. Ja tylko starałem się wypracować jakieś stanowisko, jak wybrnąć z tego bez szkody dla stowarzyszenia innego, jak powiedziałem panu wójtowi. Ja sobie nie wyobrażam, dlaczego stowarzyszenie, które ma działać na pożytek tej gminy, ma się nią procesować. I tyle. Bardzo prosta rzecz, tak? Nadal po prostu nie rozumiem, co się dzieje, tak? Ale tak jak mówię, dopiero się uczę tego życia w sobie. Panie Zenku, mam pewną informację dla państwa, czy mogę jako mieszkaniec ją przekazać w dwóch zdaniach? Panie Zenku, wczoraj byłem przesłuchiwany na okoliczność tej subwencji w Komendzie Powiatowej Policji na życzenie prokuratora. No więc, żeby państwo wiedzieli, toczy się postępowanie pod sygnaturą DS 561/2021 w sprawie bezprawnego wstrzymania wypłaty subwencji. I wczoraj na tę okoliczność byłem przesłuchiwany i też zgłaszam tylko tyle, że nie ma podstaw prawnych, to co pan Dominik potwierdził, nie ma podstaw prawnych do wstrzymania subwencji, która została dokonana na szkodę nauczycieli, którzy przez całe miesiące nie mieli płaconych pensji. Jest postępowanie w prokuraturze, więc niewykluczone, że będzie publiczny akt oskarżenia. Nie musi stowarzyszenie występować. No dobrze, no sprawa się rozstrzygnie w wyższej instancji. Samorząd uważa, że postąpił słusznie, ale to sprawa się z nim nie zgadza, więc nie rozstrzygamy. Pan Dominik mówi bezprawnie, bez podstaw prawnych. A organ może działać tylko w oparciu o przepisy prawa. Ja mam tylko pytanie, panie przewodniczący, bo tutaj pan mówi o tym ciągle styczniowym piśmie, tak mi się nie podobało. 29 stycznia do Kałęczyna zostało wysłane pismo treści. Uprzejmie informuję, że zgodnie z zajęciem wierzytelności numer dotacja za miesiąc styczeń została przekazana w dniu 29 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w załączeniu. Przysyłam potwierdzenie przelewów. Z tego względu zawsze informowałam stowarzyszenie, że wiedziały, jakie te środki szły do... Przesyłam również wyliczenie dotacji na jedno dziecko oddziału przedszkolnego zgodnie z aktualizacją styczniową. Gdzie tu jest zdanie, że do końca będziemy płacić, tak jak pan prezes powiedział, na zajęciach wierzytelności do ZUS? Poprzednie pismo to już do państwa odnośnie ZUS-u żadne nie szło, tylko szło o korektę rozliczeń. Nie, będziemy bazować na dokumentach. Pani skarbnik, mają, bo pan oczernia mnie i wójta dalej, że my będziemy przesyłać do ZUS-u. A pan już w lutym dostał środki. Pani dyrektor, jestem w stałym super kontakcie. Nie, ja teraz pana pytam, które to pismo jest, że my tak panu pisaliśmy, że będziemy do końca panu wysyłać. Pani dawała te kopie tych naszych zajęć, tak? Które przyszły. Nie, oryginały. Oryginały. Gdzieś tutaj było, chciałem jedną rzecz na tym było pokazać. Tu
są trzy różne podejścia. Pierwszy z brzegu. To nie jest zajęcie wierzytelności, to jest zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, co nie znaczy, że wierzytelność nie należy. Tak samo jak komornik zajmuje komuś, żeby Państwo zrozumieli, wynagrodzenie. Zajmuje, że część, która jest zwolniona, znaczy, która nie jest zwolniona z zajęcia, ale jest też część, która zwolniona jest. Nie jest zwolniona też. Gdyby były inne środki, można by je zająć. Subwencja znowu, możemy do tego wrócić. Nie a czy pan, a przecież na oddział przedszkolny nie dostaje pan subwencji. No więc to miała pani na zająć. Niekoniecznie, ale to jest w sądzie dyskusyjnym. Oj, to już nie wiem, bo pan jutro powie znowu inne zdanie. Ale generalnie subwencji edukacyjnej z ministerstwa no, możemy iść do sądu. To pójdźmy. To pójdźmy. Panie Arkadiuszu, a po co chodzimy tyle do sądu i do prokurator? I tyle skarg, które radni mają, cztery razy się dotykają. To pan przyjdzie i rządzi. Będzie pan skarbnikiem. Pani Kasiu, pani da spokój. Przecież pani może coś zrobić dobrego, nie? Ale nie, przez 14 lat nic nie zrobiłam. Nie powiedziałam. Panie prezesie, jak pan widzi rozwiązanie tej sprawy? O, dojść do porozumienia, to znaczy według pana Milana. Sprocedować rzecz zgodnie z prawem. Znaczy jeszcze raz panu zapłacić te 115 tysięcy. Oczywiście jest to absolutnie dopuszczalne. My to zaliczymy. O dawniczej sprawie się chodzi o przedszkole, ale subwencja jest właściwie taka sama. Te pieniądze po prostu dotyczyły, zostały uznawane na, bo one muszą nadal być rozliczone subwencyjnie, jeżeli zostaną do nas przekazane, to Wojewódzki Sąd Administracyjny zawsze uznawał to jako doliczenie do subwencji bieżącej i na koniec roku trzeba się było z nich wyliczyć. To nie są pieniądze zwolnione jak gdyby z rozliczenia, to nadal jest subwencja, mimo że wypłacona z opóźnieniem. Co możemy zrobić, żeby wyjść z tego polubownie? Zrzec się całej drogi odszkodowawczej i zrzec się odsetek. A ja i tak z tych pieniędzy będę musiał się co do złotówki na koniec roku wyliczyć. 2021, no, tak stanowi prawo. A kiedy to z nich podejmują organizujący, bo z nie ma. No właśnie, byłoby ciekawe może stanowisko pani skarbnik, pani Kasi w tej sprawie, co powiedział pan prezes. Ja tak trochę słyszałam, ja przez tą maskę pana w ogóle nie słyszę, pan zdejmij. Że gdyby pan zesiał w skrócie raz jeszcze. Pan rezygnuje z odsetek i jakich kosztów, tak? I zwrot, my panu przekazujemy znowu tą dotację, tak? I pan wyjmuje ją w rozliczeniu 2021. Tak jest, bo tak już były takie sprawy i tak postanowił, co tak przegrać. Bo to były takie sprawy, że szkoły czy przedszkola wnosiły, że ta subwencja jest odszkodowanie, bo na nikt nie może być odszkodowanie, to jest zawsze subwencja ze Skarbu Państwa, która co do złotówki wymaga rozliczenia. Po prostu nalicza na kolejny rok. I ja się do tego co będę odnosiła? Ja nie podejmuję tutaj decyzji. Ja uważam, że środki zostały wypłacone do ZUS-u i nie zostały one zmarnotrawione, ale nie zostały tutaj w gminie przeznaczone na inny cel, tylko one były je dalej jako dotacja i zostały to przekazane. Wie pan, no... Musielibyśmy wystąpić do ZUS-u, a to mi się wydaje, że niech sąd już zdecyduje. Będziemy przedstawiać całą sytuację, ja będę stała dalej na stanowisku. Ja do pana mówię, pan się kieruje swoją głową, bo widzę, co tu się dzieje. Tak jak rozmawialiśmy, niech pan dochodzi do poprzedniego zarządu, który nawet w korektach rozliczeń, które mam tutaj z Biedronki, paragonów mi pokserowali, z Carrefoura, jedzenia i różnych innych rzeczy. To jest rozliczenie, to jest poziom rozliczenia. To jest księgowa, którą niech pan miał pan też rozmawiać, dochodzi środków.
I o to nikt nie ma pretensji, jeszcze raz mówię, nauczyciele nie mieli płacone składek. My te środki przekazaliśmy do ZUS-u, mają zapłacone środki, tak? A mimo wszystko, ja pana jeszcze raz proszę, pan się prowadzi swoim rozumowaniem takim jak w styczniu. To razem tę szkołę podźwigniemy. A tutaj są wątki zupełnie co innego. Tu jest uderzenie się w wójta, a nie w nikogo innego i we mnie, tak? Wójta i we mnie. A ja niestety będę się broniła, widziałam, co tam się dzieje i pan doskonale wiedział. Życzę panu teraz, żeby to było inaczej prowadzone. Środki do pana idą. Mam nadzieję, że jakoś się będziemy mogli dogadać, że to nie jest przerwana droga między nami. Pan nie podpowiada, bo pan jest tutaj właśnie tym jednym prowodyrem najgorszym chyba. Bo pan prezes zupełnie inaczej rozmawiał z nami, zupełnie. Słucham? Pani Kozyra. Jak co? To przez całe lata miał kontrolować to stowarzyszenie. I nie kontrolował. I też źle. I poszliśmy i też źle. Panie Arkadiuszu, albo pan się zdecydujesz w którąś stronę, albo nie wiem. Bo już nie wiem, mam chodzić na te kontrole, nie mam chodzić? Chodzić. A, chodzić teraz. No to mówią, że źle. Nie, mówią, że pani nie miała prawa przytrzymać sytuacji. Prawnie to potwierdzam. No to pan mnie zamknie. Pani może zaprzeć się naprawić. Tak, zanim sobie pół podstawy do wydania decyzji otrzymamy i została wstrzymana. Zostało uznane zajęcie. I faktycznie zostało wstrzymane. Zostało uznane zajęcie. Tak? To jest skuteczne. Proszę. A przesłanki, jakimi się kierowało kandydujący, mieliście państwo tutaj zaprezentowane, tak? Żeby nauczyciele nie mieli. Proszę jeszcze pamiętać, ale panie... że wstrzymaniem subwencji, a pismem z ZUS-u minęło. To jest temat. Od września i nie macie subwencja pisma z ZUS-u. No i co? Ale i co w związku z tym? Ja nie wiem, z kim było to wcześniej konsultowane. Ja tu jestem od 15 stycznia. No to panie Dominiku. Ja zostawiam coś, co jest, co jest. Ale panie prezesie, co w związku z tym, że minęło 5 miesięcy? W związku z tym, że wygląda to w ten sposób, że tak się państwo troszczyli, że nauczyciele nie mają opłaconych składek z ZUS-u, że dołożyliście do tego brak wynagrodzeń. Tak. W ramach pomocy szkoły. No ale ja się pana jeszcze raz pytam. Miał pan 22 tysiące, które pan zwrócił jako niewykorzystana dotacja. Ja bym w grudniu tym ludziom wypłaciła to wynagrodzenie. No po co bym miała dotację oddawać jako niewykorzystaną do gminy? Skoro rada dała panu pulę wyliczoną na dzieci, tak? I ja, gdybym przyszła, to bym powiedziała, że wypłacamy, a nie oddamy do gminy. Ja tego nie mogę pojąć, tak? Dostał pan środki, miał pan, nie pan, poprzednia, poprzedni, poprzednicy. No to budzi to na mnie takie wątpliwości, że powinniśmy już na tę kontrolę natychmiast iść, skoro nie było na koncie 20 paru tysięcy. W roku 2021, to państwo zawydają. Powiem panu tak, pan się zapyta, ja ani pana nie na, ja może nie wiem, nie jestem nauczycielem. Pan porozmawia ze swoim księgowym, dobrze? Bardzo pana o to proszę. Niech on panu to wytłumaczy. Nie chciałem tego wyciągać, ale z tego, co mówi mój księgowy, to zdaje się, że pani do niego dzwoniła, mówiąc, że ja się na to zgodziłem, prosiła pani, żeby wpisał tą sumę do deklaracji. Bo na rozmowach, ja powiedziałam, panie prezesie, ja nie mam z ukrywania. Na rozmowie z panem powiedziałam, panie prezesie, wpiszcie w rozliczenie ten ZUS, bo on faktycznie nie poszedł do was na konto. Pan mówi, ale nie poszło na konto. Ale moja kancelaria prawna warszawska też mówi, żebyśmy to wpisali. I kancelaria Gertycha i innych jeszcze też mówią, żebyśmy to wpisali. Więc ja mówię, no dobrze. Wie pan co, ja wtedy rozmawiałam, jak nawet telefonicznie się wszyscy posługiwaliśmy, bo chcieliśmy to wszystko jakoś załagodzić. To wybuchnęło teraz w lutym. Tak jak powiedział pan Kozera, tak dzisiaj się to załagodzi, bo to jest nagrane, przecież sam tego słuchałem, że szkoła będzie zamknięta. To jest na YouTube. Ale wie pan co, już mi się nie chce, naprawdę szkoda mojego zdrowia, bo za chwilę wylewu dostanę. Rozmawialiśmy w styczniu z panem, nie zamykamy szkoły, pan miał taką wizję przed tą szkołą. I że powiedziałam, że ma pan pieniądze, że pan pomoże tej szkole, że weźmie pan się za zarząd, za wszystko.
ja powiedziałam z wójtem, życzymy powodzenia. Jeszcze powiedziałam, jest pan samobójcą dla mnie. I dziwię się panu, bo to jest tyle roboty i tyle latania i tyle szarpania się z tym wszystkim. A dzisiaj jest inny prezes, który tutaj przyszedł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce wyrazić swoje zdanie na ten temat? Nie wiem, co my powinniśmy zrobić. Jaka jest sytuacja, to już nam tutaj pan prawnik i pani starni przedstawili. Pan prezes też. Nie słychać pana. Pan prezes też swoje przedstawił. No ja słyszę. Słyszymy pana. Ale nie nagrywa się, to przecież będę teraz pana do pana zagrał w mikrofon. To ja będę to mówiła. Pani Kasiu, chodźcie po prostu. Ja będę cały czas mówiła. Jest spór między samorządem a stowarzyszeniem. Więc ja myślę, że tutaj go nie rozstrzygniemy teraz. I chciałbym złożyć taki wniosek z mojej strony, żeby odłożyć rozstrzygnięcie tej skargi o miesiąc, może się w tym czasie coś wyjaśni, może dojdzie do porozumienia między samorządem a panem prezesem. Znaczy, na dzień dzisiejszy to myślę, że powinniśmy tak podejść do tego. Rozsądnie. Na późniejszy termin. Ja myślę, że pan prezes też powinien podejść do tego jakoś, jeśli panu zależy, żeby ta szkoła istniała. Panie skarbnik, panu dobrze doradza. Pani skarbnik jest też za tym, żeby to utrzymać, jakoś uratować. Nie wiem, czy ma pan pani jakiś doradców swoich, czy no, z tego, co pani skarbnik mówi, to wcześniejsze rozmowy był pan bardziej ugodowy. A teraz jest pan jakiś, zrobił się... Po raz kolejny mówię. Poprzednie rozmowy miały na celu wypracowanie jakiegoś formowego stanowiska, to nie nastąpiło, a kolejne ruchy dyktuje kancelaria prawna, która nas reprezentuje. Nie, tutaj w tej skardze jeszcze tak dopytam pana. Pan umieścił takie zdanie, że chciałbym przypomnieć, że państwo doradnie się liczy, zobowiązani są do podejmowania decyzji zgodnych z dobrem mieszkańców i korzyścią dla gminy. No tylko to możemy oczywiście tak czy inaczej będziemy interpretować. Bo według pana dobro mieszkańców to co znaczy? Ale ja dobro mieszkańców zostawiam państwu w zamieniu generalnie. Bo myślę, że dla pana dobro mieszkańców to jest dobro rodziców i dzieci, tam kilka osób. Oczywiście, ale dla mnie jest co innego. Ale ja nie jestem, no to już bardzo mi przykro. Ale generalnie ja nie siedzę w pana głowie, ja nie jestem członkiem komisji, każdy dobro mieszkańców. Panie Przewodniczący, słowo mówię do tego. Proszę. To tak odrobinę tylko do tego akapitu właśnie, o którym wspomniał Pan Przewodniczący. W moim odczuciu, Panie Prezesie, jest to lekkie nadużycie. Powołując się na w zasadzie oczywiste sprawy, tylko jest to tak napisane, że można by to w jakimś stopniu kwalifikować jako, nie wiem, jak rozumiany szantaż. Jeśli nie postąpicie państwo zgodnie, czy z dobrem mieszkańców, tylko wszyscy doskonale wiemy, jak szeroki jest to termin. I wszyscy doskonale wiemy, że różne instytucje z sądami na czele też prowadzą proces, przeprowadzają procesy często trwające niesłychanie długo po to, żeby wyrok ferować sprawiedliwie. Czy zawsze się to udaje? Nie. Czy można wobec tego zawsze oskarżyć, czy wnosić o to, że to było nadużycie służbowe, czy niedopełnienie obowiązków, nawet
przez zawodowców? Nie. Kończąc, no myślę, że ten akapit ostatni w tym piśmie, w tej skardze, jak tu jest zatytułowana, może jest niekoniecznie potrzebny. To znaczy, nie wiem, tak. Mam wrażenie, mogę się z panem zgodzić, ale on jak gdyby, wydaje mi się, że spełnił swoje zadanie, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że on się odnosił do akapitu poprzedniego. To znaczy, że ja to się udało nam wreszcie zrobić. Naprawdę państwa namawiają, żebyśmy obradowali na ten temat w obecności prawnika. Uważam, że gdybyśmy ten temat przeszli bez obecności pana mecenasa, jeśli by komisja bez obecności prawnika, żadne z nas tutaj, ja też takiej wiedzy nie mam, nie mam wystarczającej wiedzy prawnej, żeby, tak mi się cały czas wydaje, żeby celować tutaj jakieś decyzje bez konsultacji z panem mecenasem, ponieważ pan mecenas na tym sprawie komisji był, na poprzednim go nie było. Wydaje mi się, że jakby uzyskałem jakby swój cel, natomiast z pewnością nie miało i nie ma to na celu, bo to nie podlega w ogóle dyskusji. Ja nie mogę państwa namawiać do głosowania czy do podejmowania decyzji tak, jak ja chcę. Ja namawiam tylko państwa do podejmowania decyzji zgodnie z prawem. To tylko słowo do tego, co powiedział pan prezes przed chwilą. No o to, żeby pan mecenas był obecny na posiedzeniu komisji, to wnosiliśmy nie. W zasadzie to jest prośba, czy to jest wymóg, tak to odbieram, no, od zawsze. Potrzebny nam, konieczny wręcz. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce w sprawie się wypowiedzieć? Muszę pan mówić jeszcze, czy już starczy? Szanowni Państwo, znaczy ja krótko chyba już tylko podsumuję, bo rzeczywiście też jestem zadziwiony postawą pana prezesa. Dziwi mnie to też, że pan prezes, nie wiem dlaczego, no, opierają się ciągle jak mantrę jednym przepisem. No, gmina nie funkcjonuje na podstawie jednego tylko przepisu, ale na podstawie szeregu przepisów, aktów prawnych i ustaw. Pan ma jeden, w którym jest pan zaczytany, no i ma pan do tego takie prawo. Natomiast odbieranie przez pana tego, że urząd również działając zgodnie z prawem na podstawie przepisów może kontrolować jednostki, czy wręcz nawet musi kontrolować tam, gdzie przekazuje pieniądze, pana w jakiś sposób, no nie wiem, uraziło, czy uważa pan, że pan został zaszantażowany. Uważam, że jeżeli kontrole będą przeprowadzane, to należy je prowadzić i tu był pewien błąd już w poprzedniej kadencji, że takich kontroli nie było, nie były prowadzone i uważam, że wyraźnie panu to wyjaśniłem, że bez względu na to, czy jest pan nowym prezesem, czy będzie nim ktoś inny, czy jest pan bardziej, czy też mniej sympatyczny, to my ze swoich obowiązków będziemy się starali wywiązywać, kontrolę przeprowadzać, a szczególnie po tym, co wyszło w ramach ostatniej kontroli, więc jest to normalne, naturalne, tak jak pani skarbnik wspomniała, kontrolowaliśmy 2,5 roku. Mamy teraz możliwość skontrolować lata 17, 16, ubiegłe półrocze 20 roku i zapewne to też zrobimy. I nie dlatego, że pan nam się nie podoba, czy chcemy w jakiś sposób pana jako nowego prezesa tutaj dołować kontrolami. Nie, no widząc to, co się dzieje, będziemy chcieli dalej jeszcze te czynności prowadzić, żeby sprawę wyjaśnić, co w toku tego wyjdzie, jeżeli wyjdą kolejne nieprawidłowości i być może stowarzyszenie będzie musiało zwracać jakieś kolejne środki. No trudno, jeżeli to wyjdzie w ramach kontroli, daj Boże, żeby państwu nic nie wyszło. Natomiast tu nic nie pójdzie z nastawieniem takim, że my mamy coś od państwa wyrwać. Jeżeli będą podstawy do tego, oczywiście tak, i to będziemy konsekwentnie robić. Natomiast jeżeli państwo będziecie mieli bardzo dobrze prowadzoną dokumentację,
rację, rozliczycie się Państwo z każdej złotówki, to nie będzie podstaw do tego, żeby żądać od Państwa jakiegokolwiek zwrotu środków. Więc dziwi mnie to Pana podejście, bo z jednej strony Pan chce jednak wszystko tak zgodnie z prawem, ale jak już ktoś zgodnie z prawem informuje w normalnej rozmowie, że mogą się zdarzyć, że takie kontrole będą prowadzone. Nic tego nie ukrywał, nie utajał. Pan dzisiaj ma wiedzę już kilka miesięcy przed. Ja nie wiem, czy pójdziemy w kwietniu do Państwa, a może w maju, a może w czerwcu. Nikomu się nie śpieszy, żeby Państwa jakoś tam strasznie naciskać, bo gdybyśmy chcieli, to już pewnie można by było dwa miesiące temu do Państwa biec na kolejne kontrole. Czy Pan kogoś widział? Czy ktoś rwie za klamkę do Państwa, żeby robić kolejne kontrole? Nie. Na spokojnie będziemy wszystko prowadzić tak, żeby to jakoś szło do przodu. Ja powiem krótko, rozumiem Pana, jest Pan prezesem, twierdzi Pan, że odzyskał Pan środki finansowe, bardzo dobrze, bo po to, żeby dać Pana nowym prezesem, żeby Pan się starał. I tego nikt Panu nie zarzuca, a to, o czym mówiła Pani skarbnik, mówiąc, tak było prowadzone stowarzyszenie, no właśnie tak było. Pan dzisiaj odzyskuje z zewnątrz od członków 100 tysięcy złotych, jak Pan wspominał. Ma Pan świadomość tego, że takiej sytuacji nigdy być nie powinno. Czyli stowarzyszenie było prowadzone źle. I chyba tutaj się wszyscy z tym zgadzamy. Tak jak wspomniałem, krótko, my pracujemy na podstawie ustawy o finansach i szeregu innych ustaw, mając sygnały, mając pewną wiedzę, uważam, że jako funkcjonariusze publiczni, nie kierując się, tak jak Pan powiedział, przeczuciami, czy odczuciami, czy snem, ale mając rzeczywiste informacje i od byłych już członków zarządu, których my nie możemy sobie puszczać mimowolnie, tak jak jeden z mieszkańców Pana Arkadiusz K. powiedział, trzeba oczy zamknąć i nie widzieć środków finansowych, które są należne gminie. No niestety nie. My tak nie zrobimy i tak robić nie będziemy. I zamykać oczu. Natomiast od początku staramy się sprawę wyjaśnić. Pan był też u nas wielokrotnie. Ja już teraz nie będę z tym polemizował, bo Pan miał inne zdanie na ten temat. Oczywiście Panu również zdanie mogło się zmienić. I rozumiem, że teraz te środki, które zostały spłacone do ZUS, Pan uważa, że to było źle zrobione. Nie wiem, uważa Pan, że krzywdą jest dla stowarzyszenia, że macie o tam ponad 100 tysięcy zmniejszone zadłużenie. Może Pan mieć takie odczucia? Ma Pan takie odczucia. My natomiast uważamy, że to nie było ze szkodą na Kałęczyn, czy na stowarzyszenie kałęczyńskie. Oczywiście spór na końcu rozstrzygnie sąd. To też powiem szczerze, trochę mnie dziwi, bo jeżeli Pan już dzisiaj, czy już od stycznia, czy od grudnia ma przekonanie, że będzie Pan z nami szedł do sądu, to po cóż były te rozmowy, po cóż jakieś wstępne ustalenia? Nie wiem, ale ja oczywiście nie żałuję, spotkaliśmy się, poznaliśmy się. Dzisiaj pisze Pan skargę, też ma Pan takie prawo, ma Pan taką możliwość, żeby takie skargi formułować. Tylko co ona ma wnieść, tak? Jeżeli Pan twierdzi, że no, ma być dobrze, czy też zależy Panu na współpracy. Ja oczywiście będziemy współpracować ze względu na tą skargę, bo nie możemy zapomnieć o stowarzyszeniu bez względu na to, czy skarga jest zasadna, czy nie, czy też zasadna. Natomiast no, nie rozumiem do końca też takiego, Panie Prezesie, Pana postępowania. No ale myślę, że postaraliśmy się wyjaśnić wszystkie te wątpliwości. Też nie było nic z naszej strony, jak Pan to mówił, na agendę. Też korespondowaliśmy z ZUS-em, żeby mieć pełną świadomość sytuacji. Zapewne dzisiaj ZUS również inaczej do Pana już podchodzi. Tak mi się wydaje. Inaczej Państwo rozmawiacie też z ZUS-em w momencie, kiedy na konto ZUS wpłynęły takie środki. Na pewno dzisiaj ZUS poważnie traktuje Pana jako nowego prezesa. Być może się mylę, proszę to sprostować. Na pewno łatwiej jest Panu wejść w te układy latarne, jeżeli Państwo je macie.
tak jak sam zresztą pan wspominał, no bo ZUS też widzi jakieś kroki w tym kierunku, jak wtedy z państwa strony, że chcecie tutaj ten spór z ZUS-em załatwić. No, widzę tutaj więcej korzyści niż niekorzyści. Jeżeli chodzi o te środki, które 20 tysięcy, to też mnie to no, ciekawi bardzo. Oczywiście pan ma prawo pozyskiwać z każdych źródeł, wkładać nawet swoje środki prywatne, to jest stowarzyszenie. W ogóle stowarzyszenie nie musi jak gdyby swojej działalności opierać tylko na pieniądzach przekazywanych przez gminę. To jest naturalne. Myśmy to poprzedniemu zarządowi też starali się wytłumaczyć, żeby poprzednie panie miały tego świadomość. I cieszę się bardzo, że pan te środki odzyskuje, natomiast nie do końca to rozumiem, bo pan mógł te środki rozliczyć, wypłacić nauczycielom, a nam w rozliczeniu wykazać w grudniu jeszcze, jeżeli one były, że zostały wypłacone nauczycielom. No tak się nie stało, pan oczywiście miał takie prawo i obowiązek je później zwrócić, jeżeli nie zostały wydatkowane, tylko po co? Ale to jest już... Ja tylko się odniosę, żeby jakby była jasność w tej materii. Z tych środków zostały wypłacone wynagrodzenia bieżące. Bo dopiero żeśmy dostali subwencję od państwa na koniec lutego. Ja z tych środków opłaciłem styczeń i luty. Ale pan wójt mówi o dotacji za 2020. Nie, bo pan na koniec już te 20 tysięcy. Pan wójt mówi o czym innym, a pan mówi o czym innym. Oczywiście, tylko że generalnie ja bym zobowiązany państwu te pieniądze zwrócić na koniec. Ale mógł je pan wydać. Mógł je pan wydać na do 31 grudnia mógł pan, miał wszelkie prawo, zostały panu przyznane. Do 31 grudnia tak, ale wpłynęło mi to na konto. No. Ale pan nie rozumie. Ja panu, ja nie wiem jak to wytłumaczyć, ja nie jestem nauczycielem. Dostaje pan kwotę, jeszcze raz powtarzam, od gminy, która przechodzi przez wyciągi bankowe, tak stwierdził też księgowy, przypuśćmy tą kwotę 100 tysięcy. W rozliczeniu, które złożył pan do gminy dnia pierwotne 15 stycznia, a drugie któregoś tam lutego, wychodzi, że wydatki są mniejsze od dotacji, która została panu rzeczywiście i faktycznie przekazana na rachunek stowarzyszenia. Wydał pan mniej i musi pan to oddać. I ja dalej się pytam, czemu pan tego w grudniu nie wydał? To są inne pieniądze niż teraz. Teraz dostaje pan dotację za rok 2021, którą rozliczy się pan do 15 stycznia 2020. Nie jestem w stanie tego wydać do 31 grudnia, tak jak się będzie. Podaję, że na kontakt było 4 zł. No to jest to wielki znak zapytania, który sygnalizuje nam, panie wójcie, żeby wejść na kontrolę. Zapraszam. Bo ja rozumiem, to są środki dotacji, to są środki nasze, niewydane, bo nie mam na co już co mam wydać, no to oddaję, ale są na... I nie ma ich na koncie, to jest to dla mnie naprawdę bardzo dziwne. Mogę się jedynie tylko... Czyli teraz wiemy, że na przesłankę, dlaczego... Dlaczego, tak. Płatę 114 tysięcy na zadłużenie ZUS. To jest między innymi przesłanka tylko niekierowania. Znaczy, przepraszam, zupełnie tego nie rozumiem. To znaczy, jaka to była przesłanka, bo mówimy o wiedzy, którą pani skarbnik pozyskała 2-3 tygodnie temu. To jaka to była przesłanka przelewania z pieniędzy na 16 grudnia? Ale pan nie... Ja mówię, to jest między innymi przesłanka, która mogła... A, to jest między innymi, to nie jest ta przesłanka. Między innymi kierujmy się prawem, cały czas... Tak, oczywiście. Bardzo mi proszę, pan prezydent tego nie kwestionuje, że oprócz tego, że przypadku było bardzo wiele, nie zastosowano się. Czy pieniądze te powinny być na koncie? No oczywiście, to... szanowni państwo, te pieniądze i to... A gdzie ta dodatkowa 14 tysięcy, która miała być wpłacona, na jakim konto, żeby miała być wpłacona? Jeszcze raz. Na to konto, ta 114 tysięcy, która... Tak, na co miesiąc? Miała być na to samo konto przelana, tak? Tak. Na te same konto. No i ja tego nie rozumiem, bo oddział przedszkolny rozliczyliście bez oczywiście tego ZUS-u, to co weszło i to co wyszło.
nie ma do zwrotu, ale ze szkoły no ponad 20, tam 11, w dwóch przelewach to wyszło, prawie 20 tysięcy, no bo rozliczenie, które złożyliście. Ponieważ robiąc audyt, robimy go w tył, żeby się móc rozliczać, z tego roku w tył, żeśmy pod taką dziurę w pieniądzach, więc żeśmy te pieniądze, znaczy na rachunkach, więc żeśmy te pieniądze odzyskali, ponieważ żeśmy już ich nie zdążyli wydać się po drodze, odzyskaliśmy je od starego zarządu, na drogę szkoły, ponieważ nie było już ich możliwości wydać w roku 2020, ponieważ zarząd były na nie autorytet w 2021, niestety z bardzo dużym bólem serca stwierdziliśmy niedopełnienie. Wcale nie to. No ale jak można znaleźć dziurę w środkach finansowych? Jak można znaleźć dziurę? Tak, można, skoro byśmy znaleźli. No bo ja tego nie rozumiem. Mnie się oczernia, że tutaj wyprowadzam, że kradnę i ja dziury nie mam w finansach. A zarząd, który mi tak zarzucał, który przychodził do gminy, który tutaj razem z przedstawicielem, panem Arkadiuszem, byłam nakręcana, kamerowana, oczerniana, jestem po dzień tak dzisiejszy. Mówię, zarząd z powodu swojej rażącej niekompetencji, tak jak ten przykład z ZUS-em, albo kupowanie węgla bez rachunku botanii. Ja za czyjś idiotyzm nie odpowiadam. Albo paliwo, albo samochód, tak, który wychodzi, myśmy, albo księgowa, myśmy, albo przekazywanie myśmy, środków do liceum. To takich jest masę nieprawidłowości. Proszę sobie wyobrazić, że część dużych tych wydatków, które zrobiono, było zakwestionowanie pozycji z kontroli, którą państwo przeprowadziło. Więc myśmy też podnieśli to, że nie mieli prawa tego zaliczyć w koszyk subwencji. I te pieniądze, żeby na pewno szkody zwrócili. A my, zgodnie z prawem, zwróciliśmy i państwu. Bardzo dobrze, panie prezesie, my porządkujemy je na pewno odpowiednio. Natomiast jeżeli mógłby nam pan powiedzieć, nie również, bo bardzo mnie to zaciekawiło, jeżeli pan oczywiście zechce się podzielić z nami taką wiedzą. Jak rozumiem, odzyskał pan 100 tysięcy złotych. Rozumiem, że od września, tak jak pan mówił, nauczyciele mieli niepłacone, zaciągali chwilówki. Czy pan do tego momentu wypłacił nauczycielom, tym, którzy już pracują, nie pracują, wszystkie zaległe pensje z tych 100 tysięcy, czy oni już otrzymali zaległe wynagrodzenie, czy jeszcze nie? Absolutnie nie, ponieważ na spotkaniu z nauczycielami, nie będąc pewnym, czy państwo nam zaraz znowu bezprawnie nie wstrzymają subwencji, myśleliśmy wszyscy, że zabezpieczamy te środki na przyszłe funkcjonowanie szkoły, czyli zawsze są i z tego przede wszystkim my płacimy bieżące pensje nauczycielom, gwarantując przyszłość szkoły, przyszłość i pewność rodzicom, że szkoła funkcjonuje, a dopiero te pensje... Panie Arkadiuszu, pan nagrywa. Pan nagrywa. No powiem szczerze, że jestem chyba szokowany. Siedzi tutaj pan nauczyciel, przedstawiciel. Jestem ciekaw zdania nauczycieli. Rozumiem, że nie chcą mieć zapłaconych wynagrodzeń za wrześniu, październik, listopad, grudzień, styczeń. Nie roszczą wobec pana praw, mając świadomość tego, że posiadacie już duże środki finansowe i od tak zgadzają się, żeby im nie zapłacić na dalsze funkcjonowanie przekazać te środki. Proszę sobie wyobrazić, że są to osoby tak zdeterminowane do tego, żeby szkoła przetrwała, żeby pracowały 6 miesięcy za darmo. No to dziękuję. Ale trzeba mieć wyobraźnię. Cieszę się, że pan jest taką... Natomiast wykładnia prawna, którą my uznajemy i którą przedstawiła nam nasza kancelaria prawna i której prawdopodobnie będziemy musieli dojść w sądzie, chyba że w jakiś sposób się porozumiemy, jest taka, że pieniądze, które są przewidziane na pokrycie ich zaległych pensji, są u państwa na rękach. Powodzenia, żeby je znaleźć na tym rachunku. Aczkolwiek też życzmy sobie wszyscy powodzenia, bo może w ciągu 5 lat najbliższych uda się tą sprawę zakończyć. Ja w tej gminie panu Wójtowi życzę naprawdę jak najlepiej. Jeżeli tylko nasza sprawa zostanie w ten czy inny sposób rozwiązana, ja nie mam jak gdyby problemu, żeby z gminą współpracować i zaręczam, że ta gmina z tego stowarzyszenia będzie miała naprawdę wiele dobra. Panie Arkadiuszu, proszę mówić. Nie, procedujemy go jeszcze. To na pewno na jakimś etapie, wie pan, gdzie to prowadzi, podobno na jakimś pieniądze. A, chciałem też podnieść jedną rzecz.
pieniędzy na ZUS, który nam pomóc w tych negocjacjach. Nie do końca tak to działa. Pomogło nam w negocjacjach to, że regulujemy i mamy pieniądze na płacenie bieżących składek, bo ich nieopłacanie przerywa bieg układu ratalnego. Trzeba je płacić teraz, to procedowanie podczas pandemii trwa minimum 2 miesiące. To można sprawdzić w każdej chwili w ZUS-ie. I niepłacenie składek przerywa bieg nawet procedowania porozumienia. Więc dopiero jak pozyskaliśmy środki i płacimy bieżące składki, mogliśmy wejść w proces układ ratalny. Układu ratalnego. Tak, panie prezesie, to są słowa, które rozmawialiśmy na drugim spotkaniu, który pan zadzwonił i poprosił tak szybko, roboczo o spotkanie mnie i pana wójta. I wtedy pan mówił, panie wójcie, byłem w Płocku, jestem w Ciechanowie, jest COVID, są trudności, ale będę starał się rozłożyć to na raty. Ale warunkiem rozłożenia na raty jest bieżące płacenie składek. Proszę o przekazanie tych środków, to było koniec chyba stycznia i my w lutym, no jakieś, jesteśmy dorosłymi ludźmi, jakieś rozmowy przeprowadziliśmy. Pan mówi, że tam to było, minęło, ja mam spłacone mniej, będę wyciągał środki od poprzedniego zarządu, a tutaj na bieżąco chcę wejść w układ ratalny. Ja panu, i takie były rozmowy, no uwierzcie mi tutaj, też, ja byłam świadkiem, pan mówi, jeszcze też pan, mówiłem, tak? Że mamy na to czas w styczniu. I teraz się też dziwię, bo skoro pan z zarządu ściągnął ponad 100 tysięcy złotych, no to tutaj ja państwo radni słyszę, że to nie jest 10 tysięcy, tylko 100 tysięcy złotych. Wszystko miało być tak super, gdzie byłam atakowana przez pana wójta, tutaj przez nauczycieli, między innymi tutaj pana. 100 tysięcy zwrócone zostało, no to ja też bym w pierwszych krokach to wypłaciła nauczycielom, a pan nie odwraca kota ogonem, że gmina nagle może, nie, że pan już się boi, że pan wójt za chwilę to wstrzyma. No jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wszedł nowy zarząd, nowe... A pan już trzyma 100 tysięcy, nikomu nie da? Bo może wójtowi się odmieni. No proszę pana. To może... Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Za finanse gminy odpowiada pan wójt i pan. Za finanse stowarzyszenia odpowiadam ja i ciągle. I sobie nie mieszamy. A jeszcze państwu tylko powiem, że po przelewach, które zostały wysłane z gminy do ZUS-u, wystąpiliśmy do ZUS-u o przedstawienie, jaka kwota poszła na tę należność główną, jaka na koszty egzekucyjne i jaka na ten. Okazuje się, że oni mają od 2017 roku zadłużenie. I też mam tutaj do wglądu te pismo i jak te środki zostały rozliczone, jeżeli chodzi o pani ZUS. Skarbnik. Więc dlatego... Pani mi pokaże dwie rzeczy. Podstawę prawa wstrzymania i przepis, który pozwala przejęcie... Wie pan co? Powtarza pan zdanie jednego... Dwóch panów, którzy panu przelasowali tak głowę. Ja panu jeszcze raz powiedziałam tutaj jako prywatnie. Ja powiem już krótko. Myśmy na spotkaniu. O ile dobrze pamiętam artykuł 44 ustawy o finansach publicznych. Zaległość poszła od 2017 roku, jest pismo, tak? Jak powiedział pan prezes, proszę, może też do nie kwestionuje pan prezes paragrafu, który stanowi, że nie podlega żadnemu zajęciu, nawet formalnego subwencji. Ale nikt to nie kwestionuje, ja też, pan skarbnik też. Więc ten drugi, znaczy tak jak mówię, no skończy się to, bo tyle źle tak gminy, że skończy się to w sądzie, z tymi wszystkimi cerimielami, kosztami sądowymi i tak dalej, skoro państwo tak chcą to procedować. Tym bardziej wydaje mi się, że tak powiem, zasadne, że szkoła się przygotowuje na dzisiejsze czasy z gminą, ponieważ mówiąc szczerze, wszystkie znaki na niebie i na ziemi tutaj już... A jeszcze mam ostatnie pytanie, już naprawdę nic nie mówię. Z jakiegoś powodu pan mówi na szybko, chce tą szkołę zrobić. A jeszcze mam pytanie do pana prezesa, bo... Znaczy, panie powie, sytuacja finansowa jest, no nie za ciekawa u was, tak? A stać was? Nie wypłaciliście wynagrodzenia z tego, co się dowiedziałam przed chwilą, myślałam poprzedniego nauczycielom, tak? A stać was na zwiększanie etatów, jeżeli chodzi o sekretariat. To czy to jest wydatek pierwszej potrzeby w takiej sytuacji finansowej? Oczywiście, że nie. Ja tu dzisiaj z panią zgodzę, tylko że się podpisuje z różnych innych punktów staż, kiedy
czy stać stowarzyszenie na kancelarie prawne i płacenie takich pieniędzy warszawskich, a nie dogadanie się z samorządem, z wójtem? Nie, proszę pana, bo ze mnie pan chce zrobić tutaj oczernić. Miej pana wójta. Sama się o to stara tak doskonale, że ja naprawdę nie jestem w stanie. No bo gdybym ja panu wtórowała tutaj, wie pan, to ja bym była dobra. Dla wielu panów tutaj bym była dobra, gdybym wtórowała w głupocie. Natomiast, więc jeszcze możemy już skończyć, bo to naprawdę idzie w taką stronę pyskówki. No właśnie, może tutaj skończyć. Ja przepraszam za swoje nerwy, ale ja też jestem oczerniana, opływana, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Kałęczy. A nikt nie widzi winy w siebie, w sobie. Także pod głosowanie chcę poddać mój złożony wniosek o odłożenie rozstrzygnięcia tej skargi, podjęcia decyzji komisji, uchwalenia tej skargi, a późniejszy termin może się coś przez ten czas wyjaśni, może dojdzie do ugody między samorządem a panem. Może się. Że komisja wypracowuje stanowisko, a nie wójt, panie wójcie. Wójt jest gościem tutaj. Panie przewodniczący, proszę procedować zgodnie ze statutem gminy. Panie Arkadiuszu, to nie jest. Nie może być tak. Panie Arkadiuszu. Wójt steruje przewodniczącym komisji, a panie Arkadiuszu. No ale. Gdzie pan nagrał? Czy pan będzie to? Nagrywa się wszystko. No to ja tu mogę dużo rzeczy powiedzieć. Jestem za transparentność przede wszystkim. Panie wiceprzewodniczący, jakie są procedowane stanowisko komisji? Że odkładamy na miejscu. No, panie wicepracowniczący. Odkładamy na miejscu. Spółka główna, przewodniczący, swój też sobie. Ale może o czymś innym. A wójt jest pod oskarżeniem skargi. A nie o Kałęczynie. Przecież nie o jedno mikrofonu. A może o panu rozmawiają? To niech sobie pójdą. Same dobre rzeczy. I sama, a pan nie palą. Skąd pan wie, o czym ci panowie rozmawiają? Pan we wszystkim widzi zło. Panie we wszystkim. Szacunku do tych ludzi. Powinno się transparentnie przez mikrofony wszystko podawać. A oni pan mówi o szacunku dla ludzi. Pan mówi o szacunku dla ludzi. Panie Arkadiuszu. Panie Arkadiuszu, to co pan nami ostatnio wypisuje się w głowie nie mieści. To do sądu. Do sądu. Prokuratura. Niech pan już przestanie panią denerwować i tą wodami. Nie mamy możliwości spotkania z panem Arkadiuszem wymienienia swoich zdań. Możemy się jakoś kawę umówić i w końcu mogę panu powiedzieć to, co pan powiedział. Ale to wójt państwo jest za mnie posłami. Dobrą ofertę pan otrzymał. Może faktycznie trzeba do jakiegoś rozwoju. Pan korzysta, nie pan kuje. Żelazja. No, odpowiedzi tutaj pana komunika, ja mogę poddać ten skargę pod głosowanie, czy zasadność, czy zasadność. No, a sprawy niech się dalej toczą. No to chciałem zapytać, to czemu gwałtownie pan przewodniczący zmienia zdanie? No to nie ma sensu odkładanie tego na późniejszy termin, bo to jest tylko miesiąc czasu na rozpatrzenie tej skargi, znając pana Arkadiusza, zarobicie pisał, że niech termin nie została rozpatrzona. Pan Arkadiusz nie będzie pisał. Skarga została rozpatrzona tak, jak może być. Panie Zrażu, może być rozpatrzona tak, jaka była propozycja, tak? Z uwagi na... Panie Kozyra, obydwaj nie będziemy mówili na raz. A co nam przychodzi? Pogadamy sobie. Nie można tak. Nie można. Pan doskonale o tym wie. Kiedyś już żeśmy rozmawiali, że nikt nie może się stawiać ponad prawem. Zgodzi się pan ze mną? No właśnie, pan też. Przecież jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki ku temu, żeby stowarzyszenie porozumiało się z samorządem, z wójtem, ze skarbniczką gminy, no to niech się porozumieją. Jesteśmy przecież za tym, żeby była zgoda, tak? Jeśli są ku temu przesłanki. Takie przesłanki momentami tutaj można było usłyszeć.
to proponuję wrócić do tego, co pan przewodniczący zaproponował i poczekajmy jeszcze chwilę, dajmy czas na ewentualne inne, być może polubowne rozstrzygnięcia. Panie sądzie jest mediacja. Sprawa w sądzie zaczyna się od propozycji mediacji. Słuchajcie, chodzi nam o to, żeby pan prezes porozumiał się. Ja się z panem wójtem zawsze chętnie spotkam. No więc właśnie i może faktycznie dojdzie do porozumienia i stowarzyszenie zacznie działać. Ale pani radna, nasza tam skarga będzie zasadna, czy bezzasadna. No ma związku z tym, czy pan prezes się porozumie z panem wójtem, czy nie. Każdy ci nie mogą się porozumieć. Ale o to się bez, w tym temacie, czy my państwo mogą dojść do porozumienia. W każdej chwili możecie usiąść do rozmów i dogadać się. Nie. To jest bardzo prosta rzecz. Jeżeli skarga będzie się bezzasadna, ja już mam otwartą drogę legislacyjną dalszą, która uniemożliwi mi już. W pewnym sensie się nie cofną. Więc jeżeli damy sobie miesiąc na ewentualne porozumienie, ja mówię nie, tak? Jeżeli państwo uznają, że skarga jest bezzasadna, no jak gdyby... Ale to za miesiąc będziemy o to nad tymi... Ja rozumiem, że jest to miesiąc, który my możemy z panem wójtem jak gdyby spożytkować na wypracowanie może jakiegoś kompromisu. To też tak nie ma. O to chodzi. Ja też tak uważam, że niech będzie ten kompromis. Może dojdzie do tego. Proszę Państwa, Państwo jesteście Komisją Spraw Wniosków i Petycji. Ja już powiem tak, trzeba trochę poważniej. Odbyła się jedna komisja, sprawa niezałatwiona. Odbyła się druga komisja, sprawa niezałatwiona. Odbędzie się trzecia komisja, sprawa będzie niezałatwiona. Bez względu na to, że Państwo uznajecie skargę tak czy inaczej, to nie zmienia postępowań administracyjnych, to nie zmienia biegu zdarzeń. Czy my się dogadamy, czy się nie dogadamy. Dziwi mnie tylko to, no bo w takim tonie to też mogę powiedzieć, że skarga ma być zawsze bezzasadna. Jeżeli przychodzi pan skarżący, on oczekuje od państwa tylko głosowania za tym, że będzie zasadna skarga, bo inaczej tego to nie interesuje, no to przepraszam. Państwo jesteście komisją, to państwo rozpatrujecie skargę, no to skarżący skarży, żeby uznawać się do skargi za zasadne. Jeżeli to jest niezasadna, to skarżący jest obrażony i jest źle. To państwo procedujecie, prosiliście państwo o czas poprzedni, nie mogłem. Dzisiaj widzicie państwo kolejne spotkania biegam. Trzeci raz pan mecenas też musimy iść na górę, bo mamy inne sprawy. Nikt państwu nie broni pomocy i wyjaśni, ale proszę wybaczyć, no, ja nie mogę trzy razy skupiać się na jednej rzeczy, a za miesiąc my się nie spotkamy, bo nie wiem, ktoś nas zachoruje na COVID, miesiąc minie, spotkanie się nie odbędzie i państwo co powiecie za miesiąc, szanowni państwo radni, że przełożymy sprawę na kolejne dwa miesiące? No bądźmy poważni, drodzy państwo, macie wyjaśnienia, macie stanowiska, bardzo proszę podjąć tutaj ten temat, co nie przekreśla w żaden sposób rozmów i dalszych rzeczy. Ja widzę, że skarżący mówi o tym, że ma być tylko w jednym kierunku skarga, bo inaczej nie. Domyślam się, że mediacje będą wynikały również w ten sam sposób, czyli albo gmina znowu 100 tysięcy przeleje, albo idziemy do sądu. Inaczej pan prezes zapewne rozmawiać nie będzie, więc no nie, bez sensu, drodzy państwo. Ja proszę o to, żebyście nie mieli znowu później pretensji, że wójta nie ma, że nie ma prawnika, nie ma pani skarbnik. Poświęcamy państwu w ramach jednego tematu już ponad 2 godziny i naprawdę, no proszę wybaczyć. W zasadzie to nic mądrego nie powiem, ale generalnie panie wójcie nie zgadzam się z tym, co pan powiedział. To nie oklaski. To nie oklaski. Panie wójcie, przecież... Panie Arkadiuszu Kozy, daj pan spokój, daj pan, proszę już po raz kolejny mówić ludziom, którzy akurat mówią. No, nie będę już mówił o tym. Panie wójcie, pan powiedział,
ta sprawa już jest po raz kolejny, poświęcacie nam czas. Czy my tutaj jakieś kokosy robimy na tym posiedzeniu? Jesteśmy grupką, małą grupką radnych, którzy zostali delegowani do akurat tej komisji. Chcemy mieć pełen obraz tego, co się dzieje w różnych kwestiach. Bardzo sprzeczne były informacje przedstawiane przez stowarzyszenie i przez zwłaszcza i przez urząd. Padła propozycja, że być może w ciągu miesiąca czasu coś się zmieni. Być może będzie coś nowego, normalnego, korzystnego dla obu stron. I stąd to nasze przekonanie, mówię nasze, bo tak to odniosłem wrażenie, że nie tylko ja tak myślę, że byłoby zasadne, żeby dać sobie chwilę z tym wszystkim. A ja rozumiem, tak rozumiałem do tej pory, że wójt, że prawnik, prawnicy są po to, żeby wspierać nas wszystkich w tym, co się dzieje. Nie, że ja wiem, że jest cały szereg innych ważnych, być może daleko ważniejszych spraw. Ale skoro to jest na kanwie, to spróbujmy zachować się odpowiedzialnie. I to nie jest, panie wójcie, nie moim przekonaniem. I to nie jest nieodpowiedzialne, niepoważne. Tak jak pan to sformułował. Bądźcie państwo poważni. Staramy się nimi być. Naprawdę. I dlatego, panie przewodniczący, ta propozycja, która padła wcześniej, 10 minut mniej więcej temu, uważaliśmy, że jest to propozycja rozsądna. Ona nie zakłóci generalnie pracy urzędu. Dziękuję. Ja chciałbym tylko powiedzieć, nie lubię takich rzeczy mówić publicznie, możemy to sobie powiedzieć po spotkaniu. Natomiast nie jest to, panie Tadeuszu, moja osobista opinia. Trzeba się zapytać, czy wniosek pana radnego jest oficjalnym wnioskiem o przełożenie tej, czy nie? Czy pan złożył wniosek o przełożenie? Nie, to ja w zasadzie zapytuję się, czy wniosek przewodniczącego jest aktualny. Bo nigdy go nie zdejmował. No dobrze. Pan przewodniczący, jak zaczął rozmawiać, to zaczął swoją wypowiedź, to rozumiem, żeby zachował swój wniosek i chciał go oddać pod głosowanie zupełnie co innego, więc nie wiem, to zależy teraz od pana przewodniczącego. Czy podtrzymuje swój wniosek o przełożenie, czy oddaje pod głosowanie sprawę zasadną, czy zasadną? No to już pan przewodniczący się wypowie. Czyli to nie był pan wniosek? Nie. Ja myślę, że ten pierwszy mój wniosek złożony o odłożenie o miesiąc nie przeszkodzi po prostu porozumieniu się ze samorządem a prezesem. Będzie taki czas, no może dogadali się. A jeśli on wypadnie znowu za miesiąc obradować nad tym, no to już nie będziemy wzywać tutaj ani pana prawnika, ani pana wójta, ani pani skarbnika. Wszystko już jest wyjaśnione. Ale jeśli się nie porozumiecie, to zostaje wszystko tak, jak było. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między samorządem a procesem, nic się nie zmienia. Po prostu za miesiąc. Skończyłem? Tak. Daję pod głosowanie ten mój pierwszy wniosek o odłożenie rozstrzygnięcia w sprawie tej skargi o miesiąc. Daję czas na porozumienie się samorządu z prezesem stowarzyszenia. To jest za przyjęciem państwa rady.
także tutaj strażnik może być.